Sponsorem transmisji jest firma Agroland z Śmielina, specjalizująca się w sprzedaży kompletnej i innowacyjnej gamy nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Sponsorem transmisji jest firma King Group, producent i dystrybutor systemu GoNet CRM, oprogramowania, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. King Group. Sponsorem transmisji jest firma Granitek. Granitek to m.in. usługi budowlanym sprzętem ciężkim, wyburzenia, transport międzynarodowy. Granitek 100% profesjonalnie. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Niedziela, 30 dzień sierpnia 2015 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie ze słonecznej Piły, w której w dniu dzisiejszym odbędą się zawody srebrnego kasku. Tomasz Krochmal, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą relację. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, rozegrane zostaną zawody finał srebrnego kasku, w której to młodzieżowcy będą rywalizowali o to trofeum. Te zawody bardzo często nazywane są rewanżem za finał młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, także naprawdę wielkie, wielkie emocje przed nami. Stawka wydaje się być bardzo doborowa, no i przed nami bardzo ciekawe zawody, w których mam nadzieję ujrzymy sporo emocji i sporo walki na torze. Na swoich stanowiskach komentatorskich jest już Robert Noga oraz jego gość Dariusz Cieślak. To właśnie ci dwaj panowie skomentują dzisiejsze zawody, także ja już oddaję im głos, a my będziemy z powrotem łączyć się z parkingiem. Będę szukał swoich rozmówców i starał się ich wypytywać i śledzić przebieg tych zawodów. Tymczasem, tak jak mówiłem, oddajemy głos do komentatorów. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Witamy serdecznie, Dariusz Cieślak. Oraz Robert Nok. Transmitowaliśmy dla Państwa finał złotego kasku, brązowego kasku w Rawiczu. Równie upalnie było, chyba nawet bardziej niż dzisiaj w Pile. No i teraz finał srebrnego kasku, czyli zawodów dla naszych najlepszych juniorów do lat 21. Drodzy Państwo, no niestety nie mamy dzisiaj w Pile tych wszystkich najlepszych. Z różnych powodów brakuje chociażby Bartka Zmarzlika, Pawła Przedpełskiego, Piotka Pawlickiego, ale myślę, Darku, że te zawody będą ciekawe, bo czołowi jednak juniorzy Ekstraligi, Nice Polskiej Ligi Żużlowej, jak i drugiej ligi tutaj w Pile się zameldowali, a jak juniorzy jeżdżą, to zawsze jest ambitnie, zawsze jest szybko, zawsze jest ciekawie. Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć. No tak jak wspomniałeś, no faktycznie nie ma tych trzech czołowych zawodników, czyli Zmarzlika, Pawlickiego i Przedpełskiego. No niemniej jednak, jak popatrzymy tutaj na listę startową, to naprawdę jest kilku zawodników, którzy sądzę stworzą świetne widowisko w dniu dzisiejszym, a prawda jest taka, że każde zawody juniorskie dosporzają naprawdę wielu emocji na torze i to jest, ale już mamy prezentację. Chyba. Tak, będziemy mogli tą listę startową Państwu przedstawić. No więc jak ona wygląda? Z numerem pierwszym Oskar Pfeiffer, KS Toruń, jeden z czołowych juniorów Ekstraligi. Z numerem drugim zobaczymy dzisiaj Aleksa Zgardzińskiego, Falubas Zielona Góra. Z numerem trzecim miał pierwotnie jechać Paweł Przedpełski, ale nie pojedzie. W jego miejsce Patryk Rolnicki, młody zawodnik Tarnowskiej Unii. Numer czwarty, Bartosz Smektała, Unia Leszno, brązowy medal w indywidualnych mistrzostwach Europy w dramatycznym turnieju, który w minioną sobotę odbył się w Danii. Przy okazji serdecznie gratulujemy. Piątka to Artur Czaja,
z częstochowskiej szkoły jazdy, a w tym sezonie reprezentant ekstraligowej PGE Stali Rzeszów. Z numerem 6, i to może dla niektórych pewna niespodzianka, Oskar Bober, KMZ Motor Lublina, więc przedstawiciel drugiej ligi. Z numerem 7, Adrian Gała, Betard Sparta Wrocław. Udane występy Adriana w rozgrywkach Ekstraligi. Z numerem 8, Hubert Łęgowik, GKM Grudziądz. Z numerem 9, Maksym Drabik. Fantastyczny sezon i prawdziwe odkrycie tegorocznego sezonu. Max reprezentuje oczywiście Spartę Wrocław. Z numerem 10, Marcin Nowak, kolejny zawodnik reprezentujący klub z Grudziądza, ale wychowanek Leszczyńskiej Unii. 11 to Mateusz Borowicz, ŻKS Ostrowia, Ostrów Wielkopolski. Z numerem 12, Adrian Cyfer z Gorzowskiej Stali. Z numerem 13, dzika karta, tak możemy powiedzieć, reprezentant gospodarzy Arkadiusz Pawlak. Z numerem 14 zobaczymy zwycięzcę półfinału z Bydgoszczy, Dominika Kosakowskiego, Wybrzeże Gdańsk, a więc kolejny zawodnik z drugiej ligi. Numer 15 to Ernest Kozak, kończący w tym roku wiek juniora, zawodnik tarnowskich Jaskółek. I z numerem 16 nadzieja żużlowego Rybnika, Kacper Woryna. I dwóch rezerwowych. Rezerwowy pierwszy, Krystian Pieszczek. Troszkę chyba zaskoczenie, że tak dobry zawodnik tylko rezerwowym dzisiaj będzie. A drugim rezerwowym będzie kolejny zawodnik z Tarnowa, Arkadiusz Matej. Tak, drodzy Państwo, przedstawia się stawka finalistów srebrnego kasku. Sędzią zawodów jest pan Piotr Nowak. Darku, wyrównana stawka, a faworyci twoim zdaniem kto? Znaczy teraz, jakbym szczerze powiedział, się miał wymienić, to na pewno postawiłbym na Oskara Pfeiffera, Bartka Smektawę, o którym żeśmy właśnie przed chwilą tutaj wspominali. Dwójka zawodników WTS-u, Adrian Gała, Maksym Drabik. Sądzę, że do walki powinien również się włączyć Adrian Cyfer i Kacper Woryna. To są właśnie moi tutaj faworyci dzisiejszych zawodów, aczkolwiek wszystko się może zdarzyć i tak jakby chociaż miało to miejsce podczas finału brązowego kasku w Rawiczu, gdzie tak naprawdę na Damiana Drożdża nikt nie stawiał, a chłopak znalazł się na podium. Tak, no zobaczymy za chwilę. No niemniej jednak ci zawodnicy, które wymieniłem, to są właśnie moi faworyci do zwycięstwa w dniu dzisiejszym. No zobaczymy, przekonamy się za niespełna dwie godziny po, miejmy nadzieję, bardzo ciekawym przebiegu, bardzo ciekawej rywalizacji. Drodzy Państwo, rozgrywki o srebrny kask mają bardzo długą historię i zawiłą. Wszystko zaczęło się w 1962 roku. Wtedy był to cykl turniejów finałowych, ale nie był wtedy srebrny kask przeznaczony dla młodzieży, tak jak dzisiaj, ale dla zawodników pierwszej, drugiej ligi. To był taki odpowiednik złotego kasku, w którym wtedy startowali zawodnicy ówczesnej ligi pierwszej. I pierwszą edycję w 1962 roku wygrał legendarny pogromca pierwszego mistrza świata, pierwszy polski pogromca mistrza świata, Włodzimierz Szwendrowski. Później rozgrywki o srebrny kask zarzucono na kilka sezonów i powrócono do nich w roku 1966, ale wtedy już były to rozgrywki dla młodzieży, z tym, że trzeba pamiętać, że wiek juniora wówczas to był do 25 lat. Do 25 wtedy, tak. Zygfried Frydek zdobył to trofeum. I tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka. Rozgrywki o srebrny kask są o rok starsze od młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, które zostały zainaugurowane w 1967 roku. Tyle w pigułce, jeśli chodzi o historię, ciekawą historię tych rozgrywek. Oczywiście miał srebrny kask swoje wielkie gwiazdy, tylko dwóm zawodnikom udało się trzykrotnie sięgnąć po to trofeum. Sporo lat temu już Ryszard Łomisiewicz z Polonii Bydgoszczy, no i całkiem niedawno Maciej Janowski. Kilku zawodników dwukrotnie sięgało po srebrny kask. Oczywiście tu jest taki problem, że jest ta cezura wiekowa, prawda? Więc nie można w nieskończoność startować i zdobywać tych tytułów. Za chwileczkę zatem pierwszy bieg dzisiejszych zawodów. No i mam nadzieję, jestem wręcz pewien, że będziemy świadkami bardzo ciekawej młodzieżowej rywalizacji. Chciałbym jeszcze dodać, że partnerem naszej relacji jest firma Agroland ze Śmielina. Dziękujemy serdecznie za
pomoc, dzięki której mogliśmy przyjechać do Piły, dzięki której Państwo możecie oglądać relacje z tych zawodów, a naszym partnerem medialnym jest niezmiennie redakcja Tygodnika Żużlowego. Zapraszamy do lektury tej ciekawej, ukazującej się już od ćwierć wieku na naszym rynku żużlowej gazety. Drodzy Państwo, jak Państwo widzicie, trwają już przygotowania do pierwszego wyścigu. Wjeżdża na tor w kasku niebieskim Aleks Zgardziński z Falubazu. Jego rywalami będą Oskar Pfeiffer, Patryk Rolnicki oraz Bartosz Spektała. Spieczony tor tutaj w Pile. Czasem można się spotkać, Darku, z takimi stwierdzeniami w mediach, że to jest jeden z dwóch czarnych żużlowych torów w Polsce, a to nie do końca jest prawda, bo to jest pewna mieszanka tutaj żużla i sienitu na torze w Pile, więc nie jest to taki klasyczny tor czarny, jak to dawniej bywało, no ale zapewne specyficzny i takim zawodnikom może sprawiać pewne kłopoty młodym, niedoświadczonym, którzy na co dzień startują jednak na zupełnie innej nawierzchni. Dokładnie tak, no, tak naprawdę to tylko Piła i Krosno mają jeszcze te czarne tak zwane tory, pozostałe drużyny startują już na, tak jak wspomniałeś, czy na sienicie, czy na granicie. No na pewno jest to ogromnym atutem tutaj dla zawodników na co dzień startujących, czy w meczach ligowych, czy tak jak w dniu dzisiejszym Arkadiusz Pawlak będzie reprezentował klub w tym finale Srebrnego Kasku. No, więc no zobaczymy. No, na pewno jest to inna specyfika i zawodnicy ekstraligowi no, nie są tak do końca przyzwyczajeni do takich warunków. No tak, tym bardziej, że w tej stawce młodych zawodników niektórzy dzisiaj zadebiutują tutaj w Pile. Na przykład Patryk Rolnicki nigdy tutaj jeszcze nie jeździł, więc to za chwilkę dokona pierwszego startu, pierwszych okrążeń na pilskim owalu. Tor pierwszy, kask czerwony, Oskar Pfeiffer. Tor drugi w kasku niebieskim, Aleks Zgardziński. Na polu startowym C w kasku białym jest Patryk Rolnicki i w kasku żółtym Bartosz Smektała z Unii Leszna. No więc ciekawe już to otwarcie. Smektała, Pfeiffer, Zgardziński, a może Patryk Rolnicki sprawi jakąś nam niespodziankę. Zobaczymy. Za chwileczkę taśma pójdzie w górę. No i ten pierwszy wyścig już nam cokolwiek powie o dyspozycji poszczególnych zawodników. Kask czerwony, Oskar Pfeiffer najszybszy, ale bardzo dobrze Rolnicki na łuku. Mężnie tam walczy z Bartkiem Smektała, ale Smektała jest szybszy. Rolnicki teraz delikatnie w ten kolejny łuk i spada na czwarte miejsce. Wszystko dzieje się za plecami Oskara Pfeiffera. Oskar Pfeiffer i Bartosz Smektała, więc trudno powiedzieć o niespodziance, bo można było się spodziewać, że tak właśnie ten wyścig się ułoży. Rozjechali się, są już w kolejnym łuku i teraz ten taki charakterystyczny wężyk ułożyli się zawodnicy, którego nie lubią kibice, bo to znamionuje, że nie będzie wyprzedzeń, że nie będzie walki pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Kończy się trzecie okrążenie i właściwie to pierwsze, można rzec, było zdecydowanie najciekawsze. Tam sporo się działo, bo nieźle wystartował Rolnicki, jechał drugi. Jeszcze był na szczycie pierwszego łuku, ale teraz spadł zdecydowanie już na ostatnie miejsce. A więc Oskar Pfeiffer przywiezie 3 punkty, Bartosz Smektała 2, trzeci będzie Aleks Zgardziński i na miejscu czwartym ukończy wyścig Patryk Rolnicki. No więc na pewno jeden z faworytów, Oskar Pfeiffer z KS Toruń, no niedługo z Bartoszem Smektałą w play-off w Ekstralidze będą rywalizować. Jak na razie lepszy Oskar Pfeiffer, on jest zwycięzcą pierwszego wyścigu dzisiejszego finału Srebrnego Kasku. Brawo! Jak mogliśmy zauważyć, o kolejności praktycznie decydował start, tak? Wiadomo, dzisiaj jest naprawdę bardzo gorące i przygotowanie nawierzchni pozwalającej gdzieś tam wyprzedzać już od samego początku jest niezwykle trudne. No niemniej ja sądzę, że jeszcze tylko kilka biegów i ta cała luźna nawierzchnia troszeczkę się odsypie i będziemy mogli obserwować troszeczkę więcej walki. No, niemniej jednak, tak jak wspomniałem, Oskar Pfeiffer zainkasował 3 punkty po doskonałym starcie, a sądzę, że Patryk Rolnicki, który naprawdę czyni ogromne postępy i to w bardzo szybkim czasie, wyciągnie wnioski z tego pierwszego wyścigu i już w kolejnym być może zaprezentuje się zdecydowanie lepiej.
Zobaczymy. Na razie wyścig drugi. Artur Czaja, PGE Stal Rzeszów, pojedzie z pierwszego pola startowego, a tutaj w kasku żółtym przed chwileczką widzieliśmy jednego z jego rywali, to Hubert Łęgowik, GKM Grudziądz, a stawkę uzupełniają jeszcze Adrian Gała ze Sparty Wrocław i Oskar Bober z Motoru Lublin. Niezły sezon Gały w drużynie z Wrocławia. Razem z Maksymem Drabikiem zostali ściągnięci. No i chyba te ruchy transferowe Wrocławian były dobre, prawda? Bo, o ile nie bardzo dobre. No, bardzo dobre, no tak. Max Drabik jeździ fenomenalnie, Adrian dokłada też punkty. No i proszę, Spartę mamy w play-off. Adrian jest bardzo ambitnym zawodnikiem. Ja akurat, szczerze powiedziawszy, znam go, bo reprezentował barwy kolejarza Rawicz jako gość kilka lat temu. Był to właśnie jeszcze bardzo młody zawodnik, ale z meczu na mecz naprawdę prezentował się coraz lepiej. No tak jak wspomniałem, gdzieś tam ta silna ręka taty Stanisława cały czas nad nim czuwa i sądzę, że Adrian naprawdę ma ogromne szanse, aby zaistnieć w polskim żużlu. Bo to też jeden z przedstawicieli takich żużlowych rodzin znanych w Polsce. 30 sekund do startu, bardzo powoli Artur Czaja podjeżdża pod taśmę, ale ma na pewno wszystko pod kontrolą. Zawodnik rzeszowskiej Stali miał propozycję z Tarnowskiej Unii, również wybrał Rzeszów. No i czekają go jeszcze starty pewnie w barażach o pozostanie w Ekstralidze. No ale tutaj walczy o triumf w srebrnym kasku. Artur Czaja, kask czerwony, w kasku niebieskim Adrian Gała, w kasku białym Oskar Bober i w kasku żółtym Hubert Łęgowik. Interesuje mnie bardzo, jak poradzi sobie Oskar Bober z drugoligowego Motoru w tej właśnie stawce, czy nie będzie odstawał sprzętowo. No właśnie, jedzie ostatni w kasku białym Bober, ale napędza się po zewnętrzne i chyba wyjedzie na trzecie miejsce. Tak jest, jest trzeci Bobera, prowadzi Łękowik, Czaja jest drugi, a Adrian Gała, któremu poświęciliśmy tyle czynnysu, jedzie na ostatnie miejsce, a więc pewna mimo wszystko niespodzianka, ale będzie Gała próbował gonić swoich rywali. Tymczasem Hubert Łękowik ma bardzo dużą przewagę i nie powinien jej roztrwonić. Ciekawa walka o miejsca drugie, trzecie i czwarte. Bo Gała po zewnętrznej atakuje odważnie, dynamicznie i chyba już będzie przed Boberem. Tak, jest trzeci, jest czwarty, bo kontra zawodnika z Lublina była skuteczna, przynajmniej na moment. Bober czy Gała? Jednak Gała, jeszcze jedno okrążenie, ale jeszcze ciekawy ten bieg, bo będzie Gała atakował również Artura Czaję, ale z nim chyba nie pójdzie mu tak łatwo jak z Boberem, chociaż lublinianin postawił również twarde warunki. Jeszcze jeden atak Bobera, ale nie da rady. Łękowi drugi Czaja o długość motocykla przed Gałą i na miejscu czwartym Oskar Bober, ale myślę brawa należą się całej czwórce. Hubert Łęgowik chyba małą niespodziankę sprawił, wygrywając wyścig w takiej obsadzie, ale on ma już duże doświadczenie, przecież nie tylko ligowe, ale również doświadczenie startu w zawodach młodzieżowych. Artur Czaja dwa punkty, Gała. Tak, no tak, to swoją, drogą. To swoją drogą. Tak. No i Oskar Bober bardzo ładnie nam tutaj się zaprezentował. Z drugiej ligi chłopak bez kompleksów jechał, prawda? Oskar już kilkakrotnie pokazał, że stać go na dobre wyniki i dobrą jazdę. No jednak chciałbym chwilę poświęcić uwagi Adrianowi Gale, bo faktycznie te pierwsze okrążenie w jego wykonaniu no nie było tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli, a szczególnie on i jego team, ale później już pokazał swoje ogromne serce i ambicje i mało brakowało, a z czwartej pozycji przesunąłby się na drugą. Tak, no ale co też nas cieszy, da się walczyć gdzieś na pilskim torze już od samego początku zawodów, co udowodnił Adrian Gała. Darku, bardzo interesujący wyścig trzeci. Jaka jest obsada? Marcin Nowak w kasku czerwonym, Mateusz Borowicz w kasku niebieskim, w kasku białym Maksym Drabik i w kasku żółtym Adrian Cyfer. Miał apetyt Maksiu, jak pieszczotliwie nazywają go niektórzy kibice, na tytuł indywidualnego mistrza Europy w Danii, no ale wykluczenia stanęły na przeszkodzie, nie mógł się z tym pogodzić, rozmawiałem z nim przed zawodami, no ale cóż, ma jeszcze Maksym czas, przecież jest bardzo młodym zawodnikiem, no a
w tym sezonie, można powiedzieć bez żadnej przesady, zrobił furorę na polskich torach. Jeździ rewelacyjnie, naprawdę. I jeździ pewnie i to z ogromnym szacunkiem, ale bez strachu na bardziej utytułowane nazwiska. No a poza tym z miłą chęcią aż patrzy się na tego chłopaka, bo przypomina Sławka, tak? A tak, tak, prowadzenie jego motocykla jest naprawdę bajeczne i no by tylko rozwijał się. No zobaczymy, czy potwierdzi tak. To już w tym wyścigu. Po prawej ręce będzie miał Adriana Cyfera, który w kaszę dmuchać sobie również nie daje i tak. Też już przecież ma duże doświadczenie w Ekstralidze. Z Bartkiem Zmarzlikiem tworzą czołową juniorską parę w Polsce. No a Marcin Nowak i Mateusz Borowicz to też są już objeżdżeni w ligach zawodnicy. A więc Nowak, Borowicz, Drabik oraz Cyfer. Bardzo ciekawie zapowiada się ten wyścig. No i kto ze startu wyskoczy najlepiej? Max Drabik. Tak to on, ale po zewnętrznej Adrian Cyfer. Ależ on tam znalazł przyczepność i proszę, wygiął się pięknie, wyjechał z wirażu. Adrian Cyfer i Maksym Drabik. To na pewno nie jest zakończona jeszcze rywalizacja po tym pierwszym oku. Proszę, ściął do krawężnika Maksym Drabik. Tam poszukał ścieżki, która ma go poprowadzić do zwycięzca, ale broni się Cyfer przed tymi atakami. Drabik coraz bliżej. Na miejscu trzecim jedzie Borowicz. Drabik, proszę, jak myśli, jak skraca dystans na wyjściu z łuku, ale Cyfer nie daje się. Teraz mniej więcej pojechali jednym torem, a więc nie należy się spodziewać, aby tutaj kolejność się zmieniła. Jeszcze łuk i wpadną na ostatnie okrążenie. Konsekwentnie Drabik atakuje tak samo na wyjściu z drugiego łuku poszczególnych okrążeń. Drabik teraz wąsko, Drabik czy Cyfer? Cyfer jest jednak szybszy. No jeszcze jeden łuk. Jak rozegrają? Teraz pewnie po zewnętrznej zaatakuje Maksym Drabik i ścina do krawężnika i jednak chyba Drabik. Chyba dopiął swego. Darku, jak ty to widziałeś? Mnie się wydaje, że Maksym był pierwszy. Jakbym miał obstawiać jakiekolwiek pieniądze, to postawiłbym na zawodnika w kasku białym, czyli... Tak, tak. Czyli... Mamy tu dzięki uprzejmości sędziego pana Piotra Nowaka już wszystko wiemy. Zwyciężył Maksym Drabik. Ale zauważ, jak on ładnie rozgrywał te wyjścia z drugiego łuku, prawda? W tym miejscu toru skracał dystans. Tak. Konsekwentnie. Cztery razy, do czterech razy sztuka. Za czwartym razem się udało. A więc bardzo ładny wyścig, wyprzedzenie na samej linii mety, Drabik pierwszy, Cyfer drugi, trzeci był Borowicz tak. I na miejscu czwartym Marcin Nowak. Tak, bardzo ładny bieg. Przypomnijmy, że Drabik jest zdobywcą brązowego kasku. No i pewnie ma chrapkę również na kask srebrny. To Kacper Woryna, który przegrał rywalizację o brązowy kask właśnie z Drabikiem. Pamiętasz, tam był ten dodatkowy wyścig, dwa, prawda? O, tak, tak, ale oni akurat do pierwsze miejsce tak. Rywalizowali. Kacper wyjedzie z Polace. W kasku czerwonym zobaczymy Ernesta Kozę z Tarnowskiej Unii, w kasku niebieskim Dominika Kosakowskiego. No a w kasku żółtym reprezentanta gospodarza Arkadiusza Pawlaka. Tutaj była taka ciekawa sytuacja, bo Arkadiusz Pawlak, tak jak twierdzą działacze Pirskiego Klubu, został zgłoszony do rozgrywek o srebrny kask, ale nie został nominowany do półfinałów przez Główną Komisję Sportu Żużlowego. No ale potem gospodarze skorzystali właśnie z prawa do tego, aby tak, ich zawodnik był jednak reprezentowany w finale. No i jest Arkadiusz Pawlak. Całkiem udane ostatnie występy w lidze. W meczu na szczycie z Wybrzeżem Gdańsk zdobył 5 punktów i bonus bodaj w 3 wyścigach, a więc całkiem dobry występ zawodnika z Piły w kasku żółtym. Na pewno zna najlepiej ten tor. To będzie jego duży atut. Ale czy on wystarczy? Kask czerwony, Ernest Koza, kask niebieski, Dominik Kosakowski, niespodziewany zwycięzca półfinału w Bydgoszczy, przypomnijmy. I w kasku białym Kacper Woryna. Dla Ernesta Kozy to na pewno ostatni start w finale srebrnego kasku, bo kończy wiek juniora zawodnik Unitarnu w tym sezonie. No i popatrzmy, bieg czwarty zakończy pierwszą serię startów. Słaby start Kozy, zdecydowanie lepszy w kasku niebieskim Kosakowski, a najlepszy Woryna i prowadzi właśnie Woryna. Woryna pierwszy, na miejscu drugim Dominik Kosakowski, trzeci jedzie reprezentant gospodarzy i czwarty Ernest Kozy.
Rosa. Dzień wcześniej w Danii walczył o tytuł indywidualnego mistrza Europy juniorów bez wielkiego powodzenia. No i tutaj na pilskim torze jedzie jak na razie słabo, daleko za rywalami, a prowadzi Kasper Woryna. On również walczył o tytuł indywidualnego mistrza Europy juniorów, ale się nie udało i teraz będzie pewnie chciał się zrewanżować, odkuć za to niepowodzenie w Danii i sięgnąć po srebrny kask. Bardzo duże już odległości pomiędzy zawodnikami. Wszystko wskazuje na to, że Kacper Woryna zaksięguje 3 punkty na swoim koncie. Woryna będzie pierwszy, Kosakowski drugi, Pawlak trzeci, no a daleko z tyłu, i to mimo wszystko jest nieprzyjemna niespodzianka dla kibiców z Tarnowa, Ernest Koza. Playoff się zbliża, prawda? I od juniorów tarnowskich też będzie sporo zależało, jak te mecze się ułożą. No tu nie mieliśmy akurat większych emocji, Darku, no ale takie wyścigi też zdarzają się. Ułożył się ten bieg właściwie już po pierwszym łuku. Zawodnicy właściwie nie ścigali się, tylko tak jechali przez 4 kółka, aby osiągnąć metę w takiej kolejności, w jakiej się ułożyli po pierwszym łuku. No dokładnie tak, i tutaj Kacper potwierdził jakby swoje aspiracje do zwycięstwa w tych zawodach. Tor jest suchy troszeczkę, więc mam nadzieję, że zostanie to wszystko tutaj jakoś polane i będziemy świadkami fajnych emocji, ale chciałem wspomnieć też o zawodniku w kasku żółtym, Arkadiuszu Pawlaku. Tu widać, że to czwarte pole, jeżeli chodzi o starty, jest dobre, bo Arek jeszcze nawet w pewnym momencie walczył o drugą pozycję, później został wyprzedzony, a jak widzimy ci zawodnicy 2-3-2 i teraz Arkadiusz miał jeden, jeżeli chodzi o zawodników startujących z czwartego pola. Co ciekawe, 2 zwycięstwa zawodników z trzeciego pola w tej pierwszej serii, prawda? Zwycięstwo Pfeiffera w pierwszym biegu, który jechał z pierwszego pola, no i Łęgowika, który jechał z czwartego pola. Tak, a później mamy z trzeciego. Jak na razie tylko tak jest. Z drugiego pola zawodnik, który startował, nie odniósł zwycięstwa, ale z kolei nigdy nie był ostatni, prawda? Więc nie, bardzo dobrze, bo czasem tak się mówi, prawda, że wygrywają pola startowe, a nie zawodnicy, tak? W Grand Prix nawet, może przede wszystkim. I bardzo często tak jest. Pierwsze albo czwarte pole startowe, gdzieś tam tylko i wyłącznie faworyzuje tych zawodników. No tu akurat mamy pełny zakres i pełną gamę, jeżeli chodzi o zwycięstwa z poszczególnych pól startowych. Drodzy Państwo, mamy pierwszą przerwę i wykorzystujemy ją oczywiście na wizytę w Parku Maszyn. Bartosz Smektała, czy zadowolony po pierwszym biegu? Bo myślę, że z medalu, który zdobył w indywidualnych mistrzostwach Europy juniorów, jak najbardziej. Tak jest, popularny smyku razem ze mną. Pytanie od naszego komentatora Roberta Nogi po dniu wczorajszym. Zadowolony? Już rozmawiałem z moimi mechanikami, że przed zawodami jak najbardziej taki wynik brałbym w ciemno. Tak, no jestem zadowolony i tym bardziej, że naprawdę wczoraj bardzo dobrze, wydaje mi się, przynajmniej ja miałem takie odczucie, że dysponowałem na tym torze. Ale no, jak zawsze w każdych zawodach trzeba mieć dużo szczęścia i ja między innymi to szczęście miałem. Za tobą długa podróż z Danii, żeby tutaj przybyć do Piły. Czy zmęczenie daje się we znaki, czy też zregenerowałeś się, znalazłeś chwilę, żeby jednak gdzieś tam wypocząć po tej męczącej podróży? No, praktycznie zaraz po zawodach wyjeżdżaliśmy z Danii. No to całą drogę miałem na odpoczynek. No, nie da się ukryć, że no, jest to jakiś dyskomfort, że po takiej podróży trochę czuć to przemęczenie, ale na to trzeba być gotowym i przede wszystkim wydaje mi się, że na tym żużel polega i na pewno na to pracowałem całą zimę, żeby właśnie na takie sytuacje, jak miały miejsce wczoraj i długa podróż, jestem przygotowany. Bartosz, to jeszcze słówko o dzisiejszych zawodach. Startowałeś w pierwszym wyścigu, więc nie mogłeś nawet obejrzeć, jak inni sobie radzą na tym torze. Jechałeś praktycznie w ciemno, zacząłeś od dwójeczki. No i teraz jak? Korekta, bo w zasadzie emocje były tylko po starcie pierwszy łuk, a potem gęsiego. Jak to wygląda u ciebie? No troszkę po tym biegu no, miałem troszkę za słaby motocykl. Już czułem to na próbnym starcie, ale no nic nie mogłem zmienić, tym bardziej, że miałem dość
wysoki zapłon i nie mogłem sobie pozwolić na jakieś korekty jeszcze przed startem, ale korekty są teraz i jedziemy walczyć. No i te wyścigi w pierwszej serii pokazały nam przede wszystkim to, że pomimo tego, że ten tor wydaje się być twardo przygotowany, można jednak po szerokiej, śmiałymi atakami wyprzedzać rywali. No szczerze, no nie zwróciłem uwagi, ja oglądałem ostatni bieg, żeby też być przygotowanym na to, co mnie może czekać w ósmej gonitwie dzisiejszego dnia. Zobaczymy, ja na moje bardzo dobrze tor przygotowany i na takim równym torze w Pile jeszcze nie jeździłem. No to mogę Ci tylko potwierdzić, komentatorzy, również można po szerokiej w dniu dzisiejszym, a to nas cieszy, bo to znamionuje tylko wspaniałe ściganie. Oddajemy głos do komentatorów, tyle Park Maszyn. Przypomnę raz jeszcze, Bartosz Smektała, 2 punkty po pierwszym wyścigu, no ale jeszcze kolejne starty przed nim. Sponsorem transmisji jest firma Agroland z Śmielina, specjalizująca się w sprzedaży kompletnej i innowacyjnej gamy nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Sponsorem transmisji jest firma King Group, producent i dystrybutor systemu GoNet CRM, oprogramowania, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. Kim Group. Sponsorem transmisji jest firma Granitek. Granitek to m.in. usługi budowlanym sprzętem ciężkim, wyburzenia, transport międzynarodowy. Granitek 100% profesjonalnie. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Drodzy Państwo, druga seria przed nami. Sędzia Piotr Nowak stara się bardzo sprawnie, szybko przeprowadzić te zawody i bardzo dobrze. Oskar Pfeiffer już jest na torze, teraz biegnie do swojego motocykla Artur Czaja. Pojedzie w tym biegu również Maksym Drabik i Arkadiusz Pawlak. Pawlak w kasku czerwonym, Pfeiffer w niebieskim, w białym Czaja i w żółtym Maksym Drabik. Darku, bardzo silna obsada tego. Bardzo silna obsada, ale ja chciałem porozmawiać o czymś innym, bo mamy dzisiaj niedzielę, ostatnią niedzielę sierpnia, no a już za tydzień zaczynają się najważniejsze rozstrzygnięcia sezonu ligowego, play-off we wszystkich ligach. Jak to widzisz w ogóle? To na pewno będzie bardzo interesująco, ale już tak całkiem poważnie... A tak spodziewałeś się na przykład w Ekstralidze takiego zestawu, tej czwórki, Unia Leszno, KS Toruń, Unia Tarnów i Sparta Wrocław? Znaczy tak od kilku tygodni tak, bo wcześniej to też nie ukrywam, że gdzieś tam w tej czwórce widziałem Folubas Zielona Góra, tak, który... No, mają ogromnego pecha, bo jak nie kontuzja, tak, Jarka Hampela. Wszystko wiemy, co się stało. Tak, czy później Piotrek Protasiewicz. Szpital na peryferiach. Dokładnie, tak. To tam faktycznie był szpital, ale... Nie obrażając Zielonej Góry, bo to oczywiście żadne peryferie, tylko poważne, tak, duże miasto. Ale jeżeli chodzi teraz o tą czwórkę, to jak najbardziej. No, na pewno te pary też są bardzo ciekawe, tak? Bo i Wrocław z Toruniem i Unia Leszno z... Unia Leszno z Toruniem, tak, i Unia Tarnów. Ze Spartą Wrocław. No, każde rozstrzygnięcie jest możliwe, aczkolwiek no, wszyscy przed sezonem stawiają na Unię Leszno, tak więc... Zobaczymy, aczkolwiek języczkiem uwagi w tej całej rywalizacji, przynajmniej w półfinale, może być ten młodzieniec w kasku żółtym teraz, a więc Maksym Drabik. Bardzo na niego liczy Piotr Baron. No, zobaczymy, jak Maksym spisze się w drugim swoim starcie. Pierwszy wygrał w kasku białym Artur Czaja, przypomnę, w niebieskim Oskar Pfeiffer i w czerwonym Arkadiusz Pawlak. Nie ze start Pawlaka, ale jeszcze pozostaje z tyłu. No i proszę, Pfeiffer czy Drabik? Drabik po zewnętrznej, Pfeiffer nie zdoła go zablokować. Drabik znalazł miejsce pomiędzy Pfeifferem a bandą i spokojnie wyjechał na pierwsze miejsce. No i myślę, że bardzo ciężko będzie mu teraz to pierwsze miejsce odebrać, bo zobaczmy, jak szybko Maksym wypruł do przodu i jedzie pierwszy. I ta przewaga po prostu z metra na metr się powiększa. Ale kto będzie drugi? Kto trzeci? Kto czwarty tam z tyłu? Arkadiusz Pawlak bardzo ambitnie próbuje
aby przynajmniej wyprzedzić jednego z rywali i przywieźć na linię mety jeden punkt. Tymczasem Artur Czaja zbliżył się do Oskara Pfeiffera po zewnętrznej. Próbuje też, nie ma komfortowej sytuacji, bo atakuje Pfeiffera, ale wie, czuje, że tuż za nim jedzie Arkadiusz Pawlak i czyha tylko na jakikolwiek błąd swojego kolegi, ale Czaja nie kalkuluje, walczy o dwa punkty, ale czy to się uda, czy to się uda? Nie uda się! Jednak szybszy na mecie Oskar Pfeiffer, a więc pozostanie w czołówce, bo będzie miał Oskar 5 punktów po dwóch startach. Zwycięża Maksym Drabik i on będzie liderem z 6 punktami, 1 punkt Artura Czaj, no i bez punktu tym razem Arkadiusz Pawlak, zawodnik pilskiej Polonii. Który też ładnie walczył i nie odstawał tych zawodników, którzy tak naprawdę na co dzień reprezentują barwy klubów. No jeśli odstawał, to sprzętowo, prawda? Takie miałem wrażenie, już ten start jakby pokazał, tak. A już widzimy zawodników, którzy wyjeżdżają do wyścigu szóstego, a w nim ujrzymy w kasku czerwonym Dominika Kosakowskiego, w kasku niebieskim Marcina Nowaka, w kasku białym Aleksa Zgardzińskiego i w kasku żółtym Oskara Bobera. Tak, ciekawe zestawienie zawodników. Zgardziński, Bober, Nowak i Kosakowski, a więc dwóch zawodników reprezentujących kluby drugoligowe. Popatrzmy na dorobek tych żużlowców w pierwszych startach. Aleks Gardziński był trzeci, więc ma jeden punkt. Oskar Bober przyjechał na ostatniej pozycji, ma 0 punktów. Marcin Nowak również 0 punktów, a więc szansa przynajmniej dla jednego z nich, a może dla obydwu, aby zdobyć pierwsze punkty w tych zawodach. No i Dominik Kosakowski spisał się całkiem ładnie, zdobył 2 punkty, przyjechał za plecami tylko Kacpra Woryny, a więc potwierdził, że to jego zwycięstwo w półfinale w Bydgoszczy nie było przypadkowe. I któryś z tych 4 zawodników zainkasuje pierwszą trójkę. Tak, Kosakowski wygrał wtedy z Cyferem, z Przedpełskim, z Pfeifferem, ze Smektałą, z Gałą, z Woryną, z Pieszczkiem, więc tam był bardzo silny ten półfinał w Bydgoszczy. No a Dominik poradził sobie w tym turnieju naprawdę znakomicie. Szkoda, że nie ma Pawła Przedpełskiego. Ta rywalizacja nabrałaby dzisiaj jeszcze większych rumieńców, no ale trudno, jest na zwolnieniu lekarskim. Miejmy nadzieję, że wykuruje się niebawem. No i na te decydujące mecze w Ekstralidze będzie gotowy, bo trudno sobie wyobrazić szansę KS-u Toruń bez Pawła w składzie. Kosakowski, kask czerwony, Nowak niebieski, Zgardziński biały i Bober żółty. Kto będzie miał pierwszą trójkę w dzisiejszych zawodach? Kosakowski moment startowy miał najlepszy, ale szybciutko to się wszystko zmieniło i teraz jedzie na samym końcu zawodnik Wybrzeża. A kto prowadzi Oskar w kasku Bober żółtym? Oskar Bober z motoru Lublin. Brawo! Oskar Bober, no i zwróćcie Państwo uwagę, jak dużą ma przewagę. Teraz Kosakowski przesuwa się do przodu. Ambitnie już wyprzedził Aleksa Zgardzińskiego i teraz dobiera się do skóry Marcinowi Nowakowi i już jest drugi Dominik Kosakowski, a więc bardzo dobry wyścig, naprawdę. Kosakowski z czwartej pozycji na drugą, ale Oskar Bober jest daleko, daleko z przodu, no i jeśli nie popełni jakiegoś naprawdę bardzo dużego błędu, to powinien dowieść 3 punkty do linii mety. Jest już tego bardzo blisko. I jeszcze tylko jedno okrążenie. Zbliża się Kosakowski, ale to jest ciągle różnica kilkunastu metrów. No gdyby Dańszczanin wygrał ten wyścig, to naprawdę byłaby to nieprawdopodobna sprawa. Teraz po wewnętrznej, próbuje Kosakowski i jeszcze atak po zewnętrznej, ale nie. Jednak Bober dowiózł 3 punkty do mety. Ależ piękny był ten bieg. Naprawdę wielkie brawa przede wszystkim dla Bobera, który odniósł no chyba jednak niespodziewane zwycięstwo. Pięknie jechał od początku do końca. No i dla Dominika Kosakowskiego, który przebił się z czwartego miejsca na trzecie, potem z trzeciego na drugie. No i gdyby tak jeszcze jedno okrążenie trwał ten bieg, to kto wie, jak by było. No właśnie, świetna jazda tego zawodnika. A my właśnie mamy tutaj drugie zwycięstwo zawodnika w kasku żółtym, jeżeli chodzi tak o tą drugą serię startów. Tak więc zobaczymy, jak to się tutaj poukłada, ale tak jak właśnie zostało wspomniane, Oskar Bober 3 punkty, Dominik Kosakowski 2, Marcin Nowak 1 i Aleks Gardziński bez punktu. No Aleks na razie ma
po dwóch seriach startów jeden punkt w swoim dorobku. No na pewno nie jest to szczyt jego marzeń i możliwości. Zobaczymy, czy w dalszej części zawodów Aleks tam poprzykłada te swoje wszystkie śrubki i będzie to wszystko jakoś zdecydowanie lepiej wyglądało. Mateusz Borowicz w kasku czerwonym pojedzie w wyścigu siódmym, obok niego Ernest Koza w kasku niebieskim, Adrian Gała w kasku białym i Patryk Rolnicki w kasku żółtym. I to jest też taki bieg na podreperowanie dorobku punktowego, duża szansa dla całej czwórki, bo Borowicz ma na koncie jeden punkt, Gała jeden, a Tarnowianie Patryk Rolnicki i Ernest Koza na razie bez dorobku punktowego po tym pierwszym starcie. A więc tak, w kasku czerwonym na polu A Mateusz Borowicz, w kasku niebieskim Ernest Koza, w kasku białym Adrian Gała i w kasku żółtym najmniej doświadczony i najmłodszy z tej czwórki, 17-letni Patryk Rolnicki. Jeszcze raz, Borowicz kask czerwony, Koza kask niebieski, Gała kask biały i w kasku żółtym, w takim półcieniu, a właściwie w cieniu na polu czwartym, kask żółty to Patryk Rolnicki. Pierwszy finał srebrnego kasku w karierze tego młodego zawodnika. No zobaczymy, jak to teraz wszystko się ułoży. A Mateusz Borowicz jeszcze w zeszłym sezonie, pamiętamy, reprezentował również barwy Tarnowskiej Unii. Teraz za trenerem Markiem Cieślakiem poszedł do pierwszoligowej Ostrowi. Borowicz, Koza, Gała czy Rolnicki? Wyścig numer 7, ważny oczywiście moment startu. No i kto? Ernest Koza jest pierwszy, ale po szerokiej, a teraz zciął do krawężnika bardzo ładnie w kasku białym Adrian Gała i prowadzi Gała. Koza jest drugi, ale jakiś taki spięty jedzie bardzo mocno. Trzeci jedzie Patryk Rolnicki i na miejsce czwarte Mateusz Borowicz. No to pewna niespodzianka, bo Borowicz to już przecież bardzo doświadczony zawodnik, a tu na razie w pile kompletnie nie radzi sobie na torze. Adrian Gała już dosyć pewnie prowadzi, bardzo ładnie, bardzo inteligentnie rozegrał to wyjście z pierwszego łuku, dzięki któremu objął prowadzenie, no i dzięki któremu teraz pędzi do mety po pewne, wydaje się, 3 punkty. Koza jest drugi, tutaj wygrał z doświadczeniem na pewno z Patrykiem Rolnickim, no a daleko, daleko za Rolnickim jedzie Mateusz Borowicz. To już ostatnie okrążenie. Adrian Gała, Ernest Koza, Patryk Rolnicki i Mateusz Borowicz. I w takiej właśnie kolejności wpadają na linię mety. No widać zdecydowaną poprawę, jeżeli chodzi o prędkość i szybkość, jaką uzyskuje Adrian Gała, tak więc na pewno jego team na czele z Darkiem Sajdakiem podziałali i te zmiany poszły w odpowiednim kierunku, bo no tak jak wspomniałem, no było widać, że Adrian jest bardzo szybki, a jego akcja w pierwszym łuku naprawdę pierwszej klasy. Tak, mógł się ten bieg podobać w pierwszej fazie oczywiście, bo potem zawodnicy zupełnie rozjechali się. No i teraz wyścig ósmy. Szybko to wszystko dzisiaj w pile przebiega, jak na razie odpukać, oby tak dalej. No i zobacz, Darku, bo ten bieg naprawdę zapowiada się arcyinteresująco i kto wie, czy nie będzie jednym z kluczowych. W kasku czerwonym pojedzie Bartosz Smektała, który 2 punkty zdobył w pierwszym starcie. W kasku niebieskim Hubert Łęgowik, on swój bieg pierwszy wygrał. W kasku białym Adrian Cyfer, jeden z faworytów, 2 punkty zdobył Adrian w pierwszym starcie. A w kasku żółtym zwycięzca wyścigu czwartego, kto? Kasper Woryna. No właśnie. A więc tutaj każdy z tej czwórki marzy o zwycięstwie w turnieju, no ale no musi zdobyć jakieś duże punkty i w tym biegu, tak? Zwyciężyć albo być drugim, no bo jakieś zero praktycznie sprawi, że no ciężko będzie nawet na podium się potem załapać, bo nie będzie już kiedy tych strat nadrobić. No zobaczymy. A chcąc, nie chcąc, któryś z tych zawodników będzie ostatni. No tak. Bartosz Smektała, kask czerwony, Hubert Łęgowi, kask niebieski, Adrian Cyfer, kask biały i Kacper Woryna, kask żółty. Jeszcze trwają ostatnie przygotowania, jeszcze no niby jest 40 sekund ponad do startu. Oczywiście to wcale nie znaczy, że trzeba ten pełny czas wykorzystać. Jak zawodnicy ustawią się, to taśma może pójść w górę wcześniej. Zachęca do tego kierownik startu. Jeszcze ociąga nam się Adrian Cyfer na trzecim polu.
ale miejmy nadzieję, że również podjedzie. Jeden bieg pojechał Adrian w Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Tam startował z rezerwy. No i zobaczymy, jak będzie teraz. Naprawdę ciężko przewidzieć przed rywalizacją w tym biegu. Ach, został smektało z tyłu, a Kacper Woryna, najlepszy z pola czwartego. Co dzieje się za jego plecami? Cyfer czy Łęgowik? No nie wiem, Cyfer po zewnętrznej. Łęgowik przy krawężniku, a smektała na miejscu ostatnim. Prowadzi Woryna. Teraz Cyfer jakby wyzwolił się z tych sideł, które zastawiał na niego Hubert Łęgowik. No i teraz zawodnicy rozjechali się, a Bartek Smektała, no troszeczkę jestem zaskoczony, że jedzie tak słabo i tak daleko od czołówki, ale to tak od początku się mu nie układało tego biegu, bo przecież start miał już bardzo słaby. Kacper Woryna, czyżby jechał wnuk słynnego Antoniego po kolejne trzy punkty, który przybliżał go do podium, a może do zwycięstwa z srebrnym kasku, kto wie. Cyfer drugi, trzeci Łęgowik i czwarty Smektała, no będzie miał Bartosz tylko dwa punkty po dwóch biegach, a to troszeczkę za mało, aby myśleć o zdobyciu tego cennego trofeum. Pierwszy Woryna, drugi Cyfer, na miejscu trzecim Łęgowik i teraz bardzo wolno Bartosz Smektała. Może jakieś tam problemy były z motocyklem wychowanka Leszczyńskiej Unii. Kto wie, w każdym razie w tym biegu żadnych punktów nie przywozi. Woryna będzie miał 6 punktów, więc Cyfer 4, Łęgowik 4, a Bartosz Smektała tylko 2 punkty. Drodzy Państwo, dwie serie zawodów za nami, więc może przyjrzyjmy się dorobkowi punktowemu poszczególnych zawodników. Oskar Pfeiffer ma 5 punktów, Aleks Gardziński 1, Patryk Rolnicki również 1 punkt, Bartosz Smektała 2, Artur Czaja 3 punkty, Oskar Bober 3, Adrian Gała 4, tyle samo punktów w dorobku Huberta Łęgowika. Maksym Drabik jest liderem, współliderem, ma 6 punktów, a więc komplet. Marcin Nowak i Mateusz Borowicz po jednym oczku, Adrian Cyfer 4 punkty, 1 punkt Arkadiusza Pawlaka, 4 punkty ma bojowo jeżdżący Dominik Kosakowski, 2 punkty na koncie Ernesta Kozy i Kacper Woryna to jest drugi ze współliderów z kompletem 6 punktów. Tak to wygląda po dwóch seriach startów. Sponsorem transmisji jest firma Agroland z Śmielina, specjalizująca się w sprzedaży kompletnej i innowacyjnej gamy nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Sponsorem transmisji jest firma King Group, producent i dystrybutor systemu GoNet CRM, oprogramowania, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. King Group. Sponsorem transmisji jest firma Granitek. Granitek to m.in. usługi budowlanym sprzętem ciężkim, wyburzenia, transport międzynarodowy. Granitek 100% profesjonalnie. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Dominik Kosakowski razem ze mną. Dominik, pierwsze pytanie. Oglądałeś wczoraj Grand Prix? Oglądałem. No to chyba się bardzo napatrzyłeś na Tayo Findela i Maćka Janowskiego. Oni co prawda z trzeciego, a nawet i czwartego miejsca na pierwsze, a ty z czwartego prawie że na pierwsze. Kapitalna akcja w twoim drugim wyścigu. No myślę, że sam Tajski czy Magic nie powstydziliby się takiej akcji. Ze względu na to, że start mi nie wyszedł, pozbierałem się, czułem prędkość motocyklu, więc wiedziałem, że mogę pewnie atakować, napędzałem się po szerokiej. Jakby to powiedzieć, na ostatnim łuku już się trochę za bardzo podpaliłem, bo jakbym szedł za Oskara, to na pewno bym, znaczy no, prawdopodobnie bym dojechał pierwszy, ale jakby nerwy nie wytrzymały, musiałem coś zrobić, czując, że mam szybki motocykl i podpaliłem się. No ale dzisiejszą jazdą zaprzeczasz tym głosom, które mówiły o tym, że ten półfinał w Bydgoszczy bardzo silnie obsadzony. Być może trochę szczęścia. No dzisiaj pokazujesz, że jest zupełnie inaczej, bo na to, że rywalizujesz z bardzo znakomitym skutkiem z zawodnikami, którzy są zdecydowanie bardziej utytułowani od ciebie, na pewno to cieszy. No naprawdę jest bardzo motywujące, ale faktem szczęście jest zawsze potrzebne i jak to się wszystko skumuluje do siebie, to wychodzi naprawdę dobry wynik.
Masz też kapitalny sprzęt najprawdopodobniej, bo było widać zarówno w pierwszym twoim starcie, jak i w drugim, że jest moc. Znaczy sprzęt też odgrywa dużą rolę, ale większość to głowa, bo to w głowie wszystko siedzi. Czasami jest tak, że sprzęt jedzie, ale my myślimy, że on jest słaby i nie wychodzi. A jak już się poukłada wszystkie problemy w głowie, to wszystko zaczyna pasować. To jakie plany na kolejną serię startów? Skoro mówisz, że wszystko zależy od głowy, to w głowie spokój, sprzęt zostaje jak był ustawiony, czy może też jakieś korekty? Żadnych korekt już nie robimy, bo mam prędkość w motocyklu, nic mu więcej nie potrzeba, wystarczy teraz się skupić na starcie i jechać do przodu. Tylko głowa, tyle Dominik Kosakowski, powracamy do komentatorów. Dziękujemy bardzo Tomkowi za tą rozmowę, bardzo interesującą. Bardzo ciekawą rzecz powiedział młody gdańszczanin, że to nie tylko sprzęt, ale głowa tutaj decydują, umiejętności, no bo często zawodnicy i młodsi, ci bardziej doświadczeni, no lubią, jak to się mówi, zwalić na sprzęt, prawda? Majster nie idzie, no trudno, pogubiłem się, mechanika, tak. i tak dalej. A tu młody gdańszczanin jakby powiedział całą prawdę. Tak, że żużel to sport skomplikowany, ale to nie wystarczy mieć bardzo dobry silnik, bardzo dobry motocykl, no bo jeszcze trzeba mieć umiejętności, odpowiednią psychikę, nastawienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego żużel jest taki skomplikowany, nieprzewidywalny i przez to może piękny. No dokładnie i no przede wszystkim również odwagę, tak? No nie każdy może zostać żużlowcą, ile każdy może piłkę kopać. Czy zagrać w siatkówkę, czy w koszykówkę, no to niestety już na żużlu jeżdżą wybitne osoby, jeżeli chodzi o tutaj predyspozycje sportowe. Tak, psychiczne to jest tak. Wszystko bardzo istotne, no ale jakby to wiadomo. Chociaż my mieliśmy wczoraj tego przykład, gdzie Mateusz Zagar, który wydawałoby się, raczej każdy z nas to po takim upadku to już raczej nie miałby ochoty. Kurowałby się przez tydzień. Dokładnie, tak. I byśmy smakowali gdzieś tam te rosołki szpitalne, ale a tu chłopak wstał, oczepał się, zagryzł zęby, no i wygrał Grand Prix. No tak, swoją drogą makabrycznie wyglądał tam ten wypadek, w którym brał udział tak. Również Nicky Pedersen, no i powiem szczerze, szczęście wielkie naprawdę, że to się tak skończyło. Nic groźnego się nie stało. Tak. Wyglądało to po prostu katastrofalnie wręcz. Drodzy Państwo, widzą Państwo, że już wyjeżdżają zawodnicy do biegu 9, więc zaczynamy trzecią serię startów. Ten dżentelmen w kasku niebieskim to oczywiście Kacper Woryna. Jeden z faworytów, już teraz możemy to powiedzieć, bo ma 6 punktów komplet. Więc jest współliderem z Maksymem Drabikiem, więc taka troszeczkę powtórka na razie z tego finału brązowego kasku z Rawicza, o którym wspominaliśmy. Kacper pojedzie w kasku niebieskim, w kasku czerwonym Oskar Bober, który tak nas ładnie zaskoczył w poprzednim biegu, który zakończył zwycięsko. Oskar Pfeiffer w kasku białym, 5 punktów Oskara, więc również jest w czołówce. I w kasku żółtym Mateusz Borowicz z Ostrowi. No tutaj jak na razie słaby występ Mateusza, bo tylko 1 punkt. A więc jeszcze raz. Kask czerwony Bober, kask niebieski Woryna, kask biały Pfeiffer i kask żółty Borowicz. Bardzo ciekawa tutaj konfrontacja Woryny i Pfeiffera przede wszystkim, dlatego że oni są w ścisłej czołówce. No ale to nie znaczy, że odbieramy szansę na dobry wynik dwóm pozostałym zawodnikom. Zobaczymy, przekonamy się za kilkadziesiąt sekund, jak to wszystko się ułoży. Kacper Woryna, a więc Kacper Woryna i Oskar Pfeiffer. Wiedział Woryna, że zaatakuje Pfeiffer po zewnętrznej i troszeczkę poszerzył tor jazdy, zjechał już z toru. Niestety zawodnik w kasku żółtym, Mateusz Borowicz, defekt sprzętu. No i teraz proszę, atakuje Pfeiffer Worynę i jest pierwszy już kilka metrów z przodu. Ależ kapitalnie zachował się toruński zawodnik, przedstawiciel również znany słynnej żużlowej rodziny gnieźnieńskiej, Oskar Pfeiffer. Pfeiffer popatrzył teraz przez lewe ramię, gdzie jest Kacper Woryna, ale widzi, że jest kilka metrów za nim, a więc trzeba trzymać gaz, trzeba jechać bez błędu, bo Kacper jest coraz bliżej. Woryna czy Pfeiffer? Jeszcze jedno okrążenie, teraz Woryna.
bardzo szeroko, ale chyba stracił na tym manewrze, bo mam wrażenie, że powiększył Pfeiffer swoją przewagę nad Woryną. Pfeiffer i Woryna będzie atakował do samego końca. Bober nie wmieszał się do tej rywalizacji, jedzie spokojnie po jeden punkt, a Woryna teraz po zewnętrznej, ale Pfeiffer też bardzo inteligentnie przewidział ten manewr i również poszerzył tor jazdy na wyjściu z ostatniego łuku. Bardzo ładna rywalizacja. Dziękuję sobie teraz zawodnicy i na Państwa ekranach zwycięzca biegu 9, Oskar Pfeiffer. Bardzo ładny bieg i w wykonaniu jednego i drugiego zawodnika. Tak, i dzięki temu zwycięstwu Oskara Pfeiffera obaj zawodnicy mają po 8 punktów, zarówno on, jak i Kacper Woryna. A na ten moment pozostał nam tylko i wyłącznie jeden zawodnik niepokonany i wspominany już przez nas wielokrotnie Maksym Drabik, który wystartuje w wyścigu 11. W wyścigu 11, a tymczasem popatrzmy na powtórkę wyścigu 9. Są już zawodnicy, których zobaczymy w wyścigu 10. A kto to będzie? Adrian Cyfer, 4 punkty to jego dorobek. Artur Czaja, również 4 punkty. 2 punkty ma Ernest Koza i 1 punkt ma Aleks Zgardziński. No więc tutaj szansa przed Czają, szansa przed Cyferem na powiększenie dorobku punktowego, tak aby do tej czołówki ścisłej dobić. Ernest Koza po zupełnie nieudanym pierwszym biegu przywiózł 2 punkty w kolejnym starcie. Zobaczymy, jak pójdzie mu teraz. No i jeszcze Aleksa Zgardzińskiego zobaczymy. Jak na razie tylko 1 punkt. Czekamy jeszcze na Artura Czaję, który tak jakoś tradycyjnie jako ostatni podjeżdża pod maszynę startową. Ale on również już dojechał. A więc, drodzy Państwo, Cyfer, kask czerwony, Czaja, kask niebieski, w kasku białym na polu C Koza i na czwartym polu startowym w kasku żółtym Zgardziński. To jest obsada wyścigu numer 10 dzisiejszego finału srebrnego kasku. I jeszcze czekamy na Adriana Cyfera. Gotowy już do startu Ernest Koza, tam mocno przyczajony, pochylony widzimy nad taśmą startową. No i kto? Jeszcze obejrzał się na chwileczkę za siebie. Adrian Cyfer wie, jaki ważny to jest bieg, ale nie wyszedł start Cyferowi. Czaja czy Koza? Ernest Koza jedzie pierwszy. Cyfer pod bandą atakuje Czaję i być może wyjedzie na drugie miejsce. To wszystko za plecami Ernesta Kozy. Koza jest pierwszy. Drugi Cyfer tuż przed Czają zmieścił się tam pod bandą Adrian Cyfer, ale Rzeszowianin też zostawił troszeczkę miejsca przy bandzie. Nie liczy się stawce po raz kolejny Aleks Zgardziński. No a Ernest Koza pokazuje, że po tym pierwszym zupełnie nieudanym starcie, kiedy widać było, że kompletnie nie czuje, to jedzie jednak lepiej. No i teraz prowadzi dosyć zdecydowanie Ernest Koza. No musi udowadniać trenerom, działaczom swojego klubu, innych swoją wartość, bo to już ostatni jego sezon w gronie juniorów. Musi sobie znaleźć miejsce w krajowym ligowym żużlu na przyszły sezon i takie zwycięstwo w takim biegu, w takiej stawce, no to na pewno tego chłopaka podbudowuje. Ernest Koza jest pierwszy, Adrian Cyfer drugi, na miejscu trzecim przyjechał Artur Czaja, a nie ukończył tego wyścigu Aleks Zgardziński. Tak, no, zwycięzca tego wyścigu Ernest Koza, widać, wyciągnął wnioski po swoim pierwszym nieudanym wyścigu. W pozostałych dwóch zdobył 5 punktów i sądzę, że w tych kolejnych również może podbierać punkty faworytom. No, tak, może się okazać, zera, że tak, że to tak. Zero spowoduje, że pozbawi go miejsca na podium. Czy na podium. No, ale to oczywiście takie nasze spekulacje, a to Patryk Rolnicki wypychany na tor przez swojego ojca Tomasza. Tomasz Rolnicki próbował, proszę Państwa, swoich sił na żużlu na początku istnienia torów Machowej, który był własnością jego ojca, a dziadka Patryka, Piotra Rolnickiego.
Tam Tomasz Rolnicki ścigał się między innymi z Tomaszem Rępałą, oczywiście treningowo, ale licencji nie zrobił. Uczynił to z powodzeniem dopiero jego syn Patryk, który zaczyna się ścigać na żużlu. Zobaczymy go w kasku białym w biegu 11. W kasku czerwonym pojedzie Hubert Łęgowik, GKM Grudziądz. W kasku niebieskim Maksym Drabik, Sparta Wrocław, i w kasku żółtym Dominik Kosakowski. No więc ciekawa, bardzo ciekawa obsada. Jeżeli Maksym Dramik wygra ten bieg, to zostanie samodzielnym liderem, bo pamiętajmy, że Kacper Woryna tak stracił przed chwileczką pierwszy punkt w dzisiejszych zawodach na rzecz Oskara Pfeiffera. Czekamy jeszcze na zawodnika w kasku czerwonym. Hubert Łęgowik nam się spóźnia na start. Teraz tak pod prąd troszeczkę jedzie. Tutaj od pierwszego łuku, o, mignął nam przed chwileczką i ustawi się na pierwszym polu startowym. Chyba obawiał się, że nie zdąży na start, ale miał jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu tak naprawdę. A więc w kasku czerwonym Hubert Łęgowik, zawodnik reprezentujący w tym sezonie GKM Grudziądz. W kasku niebieskim Maksym Drabik. W kasku białym Patryk Rolnicki i w kasku żółtym Dominik Kosakowski. Ciekawa obsada tego wyścigu. No i zobaczymy, czy Maksym Drabik będzie po tym biegu samodzielnym liderem. Drabik nie, ależ zaspał Drabik na starcie. Proszę, zamknięty teraz przez Patryka Rolnickiego. No i nieprawdopodobna rzecz, Patryk Rolnicki na prowadzeniu, ale jeszcze rozpędza się w kasku niebieskim Drabik, no i pewnie jego doświadczenie zwycięży, chociaż to są przecież bardzo młodzi zawodnicy. I jeden, i drugi, Drabik już przed Rolnickim, ale Rolnicki jedzie drugi i to jest na pewno spore zaskoczenie. Łęgowik trzeci, a na miejscu czwartym Dominik Kosakowski, któremu tak wiele ciepłych słów żeśmy poświęcili. Połowa wyścigu za nami, no i teraz rzuca się Łęgowik w pogoń za Patrykiem Rolnickim. Młodość czy doświadczenie? No obydwaj są młodzi, ale przecież Hubert Łęgowik na torach w Polsce nie tylko ściga się już od dłuższego czasu, a jeszcze Dominik Kosakowski włącza się w tą rywalizację, ale nie, teraz popełnił błąd, nie da rady, a błąd popełnia również Rolnicki i spada na trzecie miejsce. Drabik drugi będzie w takim razie Łęgowik, a kto będzie trzeci? Trzeci będzie Kosakowski. Czwarty Patryk Rolnicki, który jechał pierwszy, a zakończył ten bieg na ostatnim miejscu. Ale ten bieg naprawdę mógł się podobać, bo działo się w nim bardzo dużo. Tak, no na pewno. To jest cały czas potwierdzenie tego, co żeśmy mówili przed zawodami, tak? Że jednak młodość kieruje się swoimi prawami i ci zawodnicy potrafią stworzyć świetne widowisko. Na początku wyścigu fajna walka pomiędzy Maksymem Drabikiem i Piotrem Rolnickim. Patrykiem Rolnickim, tak. A w następnej fazie zarówno Hubert Łęgowik, jak i Dominik Kosakowski próbowali gdzieś tam poprawić te swoje lokaty. No, co uczynili? Tak, myślę, że troszkę doświadczenia zabrakło młodemu Patrykowi. No i to, że tego toru nie zna w Pile, startuje to pierwszy raz, ale bardzo ładnie wystartował, bardzo ładnie rozegrał pierwszy łuk. No i widać, to się zawsze mówi, widać w chłopaku potencjał, prawda? Dokładnie. Drodzy Państwo, wyścig 12 zakończy trzecią serię startów. Zobaczymy w nim w kasku czerwonym Arkadiusza Pawlaka z Polonii Piła, w kasku niebieskim Bartosza Smyktałę, w kasku białym pojedzie Marcin Nowak i w kasku żółtym Adrian Gał. I po tym wyścigu wszyscy zawodnicy z tego podstawowego składu będą mieli już rozegrane po trzy wyścigi. Ale już teraz wiemy, że samodzielnym liderem jest Maksym Drabik, który ma w swoim dorobku 9 punktów. Tak, no wielka szkoda, że nie ma tutaj Bartosza Zmarzlika, Pawła Przedpełskiego czy Piotra Pawlickiego. Byłoby to takie, no naprawdę taki przegląd wszystkiego, co najlepsze w polskim juniorskim. Taka dodatkowa wisienka na torcie. Wisienka na torcie. No a pamiętajmy, że przecież czeka naszych juniorów niezwykle atrakcyjny i daleki wyjazd na Antypody, gdzie odbędzie się tak finał tegorocznych drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów. No i też ciekawa rywalizacja o tą czwórkę, prawda, którzy nas tam będą reprezentować. Tak.
No trójka nieobecnych chyba, można śmiało powiedzieć, jest raczej pewna udziału, tak? No bo no nie czarujmy się, i Bartek Zmarzlik, Paweł Przedpełski czy Piotrek Pawlicki. No to jest klasa, to jest tak, duża klasa sportowa. To jest trzech najlepszych juniorów na ten moment i jedynie sądzę tutaj będzie, tak jak wspomniałeś, nastąpi rywalizacja o to czwarte miejsce, które któryś z tych zawodników uzupełni. Być może Maksym Drabik. Dodatkowa stawka tak dzisiejszych zawodów, prawda? Kask czerwony Pawlak, kask niebieski Smektała, kask biały Nowak, kask żółty Gała. Wyścig numer 12. Tam próbował chyba Arkadiusz Pawlak ukraść start, ale to mu się nie udało. Prowadzi w kasku niebieskim Bartosz Smektała. Dobry wyścig tym razem Bartka, który zaliczył 0 w poprzednim swoim starcie, a tymczasem walczy Pawlak bardzo ambitnie z Adrianem Gałą o trzecie miejsce. Tam na wysokości linii start meta o mały włos nie zderzyli się ze sobą, ale wyszli bez szwanku na szczęście z tamtej sytuacji. No i teraz Gała już odskoczył swojemu koledze zdecydowanie do przodu, a na miejscu drugim jedzie Marcin Nowak. Trzecie okrążenie dobiega końca. Bartosz Smektała jest pierwszy od początku. Ma zdecydowaną przewagę Marcin Nowak, troszeczkę pewnie podrażniony, bo nie szło mu najlepiej, a w tym biegu przywiezie 2 punkty. Adrian Gała pewnie niezadowolony, bo liczył na więcej. No a na miejscu ostatnim, ale czy ostatnim do końca? Tak, jeszcze problemy z motocyklem na wyjściu z ostatniego łuku Arkadiusza Pawlaka. No i skończyło się to na ostatnim miejscu. A więc 3 punkty wpisujemy Smektale, 2 punkty ma Nowak, 1 punkt Gała i bez punktu Arkadiusz Pawlak. Tak to wygląda, a my zobaczmy w spokoju na skrót z wyścigu numer 12. Drodzy Państwo, w parku maszyn dzisiaj w Pile są nie tylko zawodnicy, nie tylko mechanicy, ale również niektórzy klubowi trenerzy. Jednym z nich jest szkoleniowiec Gdańskiego Wybrzeża Grzegorz Dzikowski i z nim porozmawia teraz nasz reporter. Tak jest, gdańszczanin Grzegorz Dzikowski, trener Gdańskiego Klubu na chwilę obecną. Zabawimy się, można powiedzieć, tak jest studio, ponieważ jesteśmy po trzech seriach startu, więc możemy sobie tutaj podsumować pewne rzeczy. Max Drabik na razie bezbłędnie, panie trenerze. Pan obserwował jazdę tego zawodnika, ale przede wszystkim patrzy pan też na swoich zawodników, między innymi Dominika Kossakowskiego, który póki co też bardzo przyzwoicie w tych zawodach nam się prezentuje. Tak, ale cały czas widzimy, że nie potrafi całkowicie wyjść ze startu, co zawsze to było jego mocną stroną. Z kolei próbuje to nadrobić na trasie, ale nie do końca mu się to udaje. 5 punkcików po trzech seriach. No myślę, że mała korekta przyda się troszeczkę w tej regulacji, żeby jednak mimo wszystko poprawić start. No ale to są młodzi chłopacy, oni jeszcze cały czas się uczą. Tutaj Dominik powiedział też bardzo, bardzo istotną rzecz, jak na młodego zawodnika przystało. Nie tylko sprzęt, a według niego przede wszystkim głowa. To jest przynajmniej połowa tego sukcesu, więc myślę, że to są bardzo mądre słowa takiego zawodnika. Stwierdził, że sprzęt ma rewelacyjnie przygotowany. Pan tutaj mówi o starcie, być może to też jest gdzieś głowa, spokojnie, bez presji spróbować do tego wszystkiego podejść, a wynik będzie jeszcze lepszy. Nie, no oczywiście, że tak. Tutaj się zgadzam całkowicie z Dominikiem, bo sprzęt to jest 50%, drugie 50% to jest zawodnik, jego przygotowanie fizyczne i mentalne i podejście do tej całej sprawy jako sport. No, nie zawsze musi wygrać, nie zawsze za wszelką cenę musi zdobyć 3 punkty, ale pokazuje cały czas, że mimo tego dzisiaj słabszego elementu, jakim jest start, na trasie bardzo ładnie się prezentuje, potrafi zawalczyć, wejść pod zawodnika, po dłużej wyprzedzić i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo w jego wieku jeszcze on się cały czas uczy i to właśnie jego podejście bez żadnej presji, na spokojnego,
na pewno powyciąga z tego wszystkiego wnioski i za 2-3 lata może on będzie nadawał ton takim rozgrywkom jak dzisiaj. Sławek Drabik nas zaczepiał tutaj podczas wywiadu, więc może zacznijmy od jego syna. Na razie bezbłędnie 9 punktów. Wybitny rok tego zawodnika. Tak, już Max się już w ubiegłym roku pokazał, zresztą w Ostrowie, gdzie razem współpracowaliśmy, że Sławek zrobił dobrą robotę i chyba nigdy by się nie wyparł, że to jest jego syn, bo nawet i sylwetka, i sposób zachowania się jest podobny. No. Także oby tak dalej. Ten chłopak się rozwijał w takim tempie, jak teraz jest, a na pewno za 2 lata osiągnie poziom braci Pawlickich, Piotrka, ewentualnie z Marslika. Ja mu tego życzę. No to tutaj jeszcze musimy wspomnieć o zawodnikach, którzy z pewnością będą chcieli jeszcze mu pokrzyżować plany, aczkolwiek jeżeli Max nie popełni jakiegoś większego błędu, to raczej może być ciężko mu przeszkodzić. Oskar Pfeiffer 8 punktów, Kacper Woryna również 8 punktów. Bez niespodzianek, no ale to tylko cieszy, że ci zawodnicy mają w miarę stabilną formę, którą prezentują przez cały sezon. No dokładnie, dokładnie tak jest. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby cały czas tą formę jakąś swoją utrzymywać, żeby nie robić 10 punktów i raptownie punkcik 2, żeby ta właśnie forma u nich zawsze była ustabilizowana na jakimś swoim poziomie i ten poziom po prostu tylko podwyższać, żeby nie było właśnie takich wpadek drastycznych i wtedy czuć, że to idzie w dobrym kierunku. Okiem trenera jeszcze patrząc tak na pilski tor i na to, co do tej pory się wydarzyło. Niektórzy preferują jednak ten krawężnik, ale można tutaj dzisiaj po szerokiej naprawdę nabrać prędkości i szukać tych ścieżek. No właśnie po dłużej dzisiaj jednak mimo wszystko jest ta ścieżka bardzo szybka. Widzieliśmy Drabika przed chwilą, czy Kaspra, czy Pfeiffera, nie? Po dłużej jednak idzie tutaj dzisiaj zaatakować. Tor jest zdecydowanie twardszy niż był na lidze u nas. I bardzo fajny torek, no widać, chłopacy walczą, są mijanki, jest to właśnie, czego oczekujemy no właśnie na takich zawodach. Fajna jazda, dużo walki, no i przede wszystkim fair. Max Drabik, wspomnieliśmy 9 punktów, ale jakby pan miał teraz na szybko wskazać jeszcze zawodnika, który według pana być może będzie w stanie z nim jeszcze dzisiaj porywalizować to? Myślę, że jeszcze są 2 biegi, wszystko się może wydarzyć, chociaż no, stawiałem z młodego Maxia w roli faworyta, no nie pomyliłem się, a następni Oskar Pfeiffer, no wiadomo, jest to najbardziej chyba doświadczony z tych młodzieżowców, no i Kacper Woryna, no to właśnie ci chyba będą nadawali ton tej walce, aczkolwiek jeszcze bodajże cyfer... No, 6 punktów. Jeszcze może włączyć się do walki. Dyplomatycznie, skromnie. Tyle nasz ekspert Grzegorz Dzikowski. Tymczasem zapraszam na reklamy, a po reklamach powrócimy z powrotem do Biły. Sponsorem transmisji jest firma Agroland z Śmielina, specjalizująca się w sprzedaży kompletnej i innowacyjnej gamy nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Sponsorem transmisji jest firma King Group, producent i dystrybutor systemu GoNet CRM, oprogramowania, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. King Group. Sponsorem transmisji jest firma Granitek. Granitek to m.in. usługi budowlanym sprzętem ciężkim, wyburzenia, transport międzynarodowy. Granitek 100% profesjonalnie. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Witamy po przerwie, powracamy do Piły, czas i pora. Przed nami 2 ostatnie serie finału rozgrywek o srebrny kask. Nim wystartuje wyścig 13, może jeszcze szybko zdobycze punktowe. Oskar Pfeiffer ma 8 punktów, Aleks Gardziński, Patryk Żolnicki po 1, Bartosz Smektała 5, Artur Cze, Oskar Bober po 4, Adi Rangała 5,
Hubert Głęgowik 6, Maksym Drabik 9, Marcin Nowak 3, Mateusz Borowicz 1 punkt, Adrian Cyfer 6, 1 punkt Arkadiusza Powlaka, Dominik Kosakowski ma punktów 5, Ernest Koza 5 i Kacper Woryna 8, więc samodzielnym liderem, jak już powiedzieliśmy, jest Maksym Drabik, ma 9 punktów, po 8 mają Oskar Pfeiffer i Kacper Woryna i to są medaliści na ten moment, ale jeszcze po 2 starty i tutaj może wiele się zmienić. A w wyścigu 13 zobaczymy, Adriana Gałę w kasku czerwonym, w kasku niebieskim pojedzie Adrian Cyfer, w kasku białym Dominik Kosakowski i w kasku żółtym Oskar Pfeiffer, a więc ciekawy bieg, bo każdy z tych zawodników ma dosyć pokaźny dorobek punktowy. No i zobaczymy, jak to wszystko nam się ułoży, ależ nierówny start teraz i oczywiście trzeba go zatrzymać. Ja mam wrażenie, że chciał sędziego Nowaka przechytrzyć przede wszystkim Adrian Cyfer, bo on tak, jak to mówią, czołgał się na starcie. Tak to przynajmniej ja widziałem, Darku. Jaka jest twoja opinia? Znaczy Adrian tak, Adrian się rusza na starcie, no niemniej jednak ja sądzę, że tutaj sprzęgło przed, puścił przed, że tak powiem, zwolnieniem zamka maszyny startowej Adrian Gała i to zresztą było widać tuż po starcie. Ale sędzia... Pojedzie czwórka. Czwórka, tak. Ja tutaj na bieżąco konsultuję z sędzią Nowakiem, który jest tutaj dwie kabiny dalej od nas, ale mamy kontakt wzrokowy i słuchowy. Tak. Czwórka w czteroosobowym składzie. Oczywiście, że tak. To Oskar Pfeiffer, który startował w kasku żółtym na Państwa ekranach. No 8 punktów, jak na razie naprawdę bardzo udany występ zawodnika z Torunia. Dominik Kosakowski jedzie już pod linię startu. Tak kamera pokazuje trybuny, akurat te miejsca puste, ale jest trochę kibiców dzisiaj w Pile, przede wszystkim na tej prostej startowej, tak, to cieszy, no ale koniec wakacji, bardzo ładna pogoda. Tutaj pilskich kibiców czekają jeszcze emocje związane z meczami, z fazą play-off. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. No i ambicje też są takie, żeby w tym play-off powalczyć o coś więcej. No a przecież tutaj ci starsi troszeczkę kibice, no czy tego średniego pokolenia, czy może tak, nie najmłodsi, doskonale pamiętają czasy potęgi. Hans Nielsen, Rafał Dobrucki, Jarosław Hampel i tak dalej, tu moglibyśmy wymieniać jeszcze przynajmniej kilkunastu doskonałych zawodników, czy krajowych, czy też zagranicznych, no i przecież była Piła nawet drużynowym mistrzem Polski. Ojciec Maksyma Drabika też miał swój epizod w Pile, Sławek, tak więc... Były czasy, tak? I może powrócą, czego życzymy tutaj środowisku żużlowemu w Pile. Powtarzamy wyścig 13. Gała kask czerwony, Cyfer kask niebieski, Kosakowski biały i Pfeiffer w kasku żółtym. Teraz może już bez problemów. Cyfer, Kosakowski, oni są z przodu. Cyfer i Kosakowski. Cyfer jednak wyjeżdża pierwszy z tej sytuacji na pierwszym łuku i teraz jeszcze prowadzi zawodnik Staligorzu. Bardzo pewnie Kosakowski drugi. Trzeci Pfeiffer wie, że na taką stratę punktów nie może sobie pozwolić, bo marzenia o podium może tym samym pogrzebać. No ale co ma zrobić? Ma stratę naprawdę dużą. Ma stratę potężną. Adrian Gała jeszcze większą do tych prowadzących zawodników. A Adrian Cyfer jedzie po pewną wygraną. Kosakowski przebił się na drugą pozycję i pewnie jest zadowolony. Natomiast na pewno ten wyścig to jest sportowa porażka dla Oskara Pfeiffera oraz dla Adriana Gały. Jeszcze jedno okrążenie, ale tu chyba nic się nie zmieni, jeżeli nie daj Boże jakiś defekt się nie przytrafi zawodnikom czy upadek, ale bardzo pewnie pokonują ostatni łuk. I Adrian Cyfer obejrzał się jeszcze przez lewe ramię, sięga po 3 punkty. Kosakowski jest drugi, trzeci Pfeiffer, no i czwarty dopiero teraz już bardzo spokojnie, bez walki, bez gazu Adrian Gała. No więc tak, 3 punkty Adrian Cyfer, razem będzie miał 9, 2 punkty Dominik Kosakowski, 7. W sumie Oskar Pfeiffer będzie miał również 9 punktów, natomiast Adrian Gała punktów 5. No będziemy liczyć, Dariuszu, skrupulatnie te punkty, no bo teraz już to wszystko będzie się rozstrzygać powoli. Tak, i widać, że to tak powoli zaczyna się wszystko już troszeczkę zacieśniać. Na początku mieliśmy, można powiedzieć, dwóch zawodników walczących gdzieś tam o
to pierwsze miejsce. Teraz poza Maksymem Drabikiem pozostali zawodnicy gdzieś tam już gubią te punkty i naprawdę robi się w klasyfikacji bardzo ciasno, co tylko może być na plus, jeżeli chodzi o atrakcyjność tych zawodów. Tak, kibicowaliśmy Arkadiuszowi Pawlakowi tutaj jako przedstawicielowi gospodarzy. Teraz go właśnie widzimy. No tutaj Piła miała swoich wielu wspaniałych wychowanków, przecież w tych czasach, o których mówiliśmy, tak, wychowankami Polonii byli tacy zawodnicy jak Jarosław Hampel, jak Rafał Dobrucki, jak Robert Miśkowiak przecież, prawda, tutaj robili licencje, tutaj zdawali licencje, Rafał Okoniewski, tak, i wielu, wielu... W barwach tych klubów, wielu tego klubu debiutowali, tak? Tak, 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 w barwach tego klubu debiutowali, no ale przecież Piła ma tutaj niesamowite tradycje, lata 50., to najpierw kolejarz, potem Polonia, takie nazwiska jak Rutkowski, jak Siodła, jak Krzyżaniak, oczywiście ojciec Jacka, Bogdan Krzyżaniak. No, wspaniałe tradycje. No i tak jak mówię, no, życzymy, aby te najwspanialsze czasy pirskiego żużla wróciły może powolutku jakoś. Ten mir, ta sława zostanie odbudowana. Tak, a po reaktywacji żużla Polonia Piła głównie opierała się przecież wówczas na wychowankach Stali Gorzów, tak? Gdzie przecież mieliśmy czy Jarek Gała, czy Krzysztof tak, Okupski. Tak, 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 ale to mówisz o tych początku lat 90. Tak, tak, tak. Mówimy to tak, już po reaktywacji, tak? No to był wielki comeback, można tak, powiedzieć, tak? Bo bardzo szybko Polonia dołączyła do czołowych polskich klubów, przebijając się przecież z drugiej ligi. Tyle historii, na razie przynajmniej. Powracamy do naszej rywalizacji. Bieg 14, Aleks Gardziński, kask czerwony, w niebieskim Arkadiusz Pawlak, w białym Hubert Łęgowik i w żółtym Mateusz Borowicz, ale tacy zawodnicy z drugiej linii, można powiedzieć, i kask biały Łęgowik wystrzelił ze startu. Patrzę na jego dorobek, 6 punktów, no teraz jak Hubert wygra, będzie miał 9 i to już może zapachnieć tutaj podium dla zawodnika GKM Ogrodzion. Łęgowik za nim, Borowicz, Mateusz tych zawodów jak na razie przynajmniej nie mógł zaliczać do udanych, a tu jedzie na miejscu drugim, trzeci jest Gardziński, no a czwarty Pawlak, ale atakuje teraz Pawlak z Gardzińskiego, jest naprawdę bliski, powiesza jego bardzo blisko, no ale jak na razie bez skutku, który dałby mu chociaż jeden punkt w tym wyścigu. No ale zobaczymy. Koncentrujemy się teraz na rywalizacji o miejsce trzecie, bo tu jest właśnie najciekawiej. Pawlak teraz, to popularne żużlowe nożyce. No i proszę, da się, da się. Trzeci jedzie teraz zawodnik z Piły, a więc może jakiś mały, ale radosny sukces odniesie. Tak, ale Gardziński zupełnie spasował, przestał walczyć. Zwycięża tymczasem Hubert Łęgowik. Drugi jest Mateusz Borowicz, na miejscu trzecim Arkadiusz Pawlak. Brawo za tą akcję. No i Aleks Zgardziński bez punktowych zdobyczy. Tak kończy się wyścig numer 14. Tak, i Arkadiusz Pawlak dał powody do radości tutaj zgromadzonej publiczności, która też żywo zareagowała na ten atak jego. To jakby nie było, pokonał w końcu przedstawiciela klubu z Ekstrali. No oczywiście, że tak. Brawo dla niego. Zdobył drugi punkt w dzisiejszych zawodach. A to w kasku czerwonym już Kasper Woryna, przygotowany do startu. Pomimo młodego wieku już bardzo doświadczony zawodnik, jeśli chodzi o Kacpra, z tym, że tak analizując jego starty, można dostrzec pewną prawidłowość, przynajmniej te ligowe. Bardzo dobry jest u siebie w Rybniku, gdzie jest w stanie wygrać z każdym, natomiast na wyjazdach bywa różnie. Prawa młodości, aczkolwiek gdzieś tam sądzę, być może wpłynęły też upadki na wyjazdach. O ile dobrze pamiętam, to tam Kacper miał poważny wypadek również w Ostrowie. Na meczu ligowym. Wiadomo, to młodzi zawodnicy głównie, przeważnie z reguły, można powiedzieć, perfekcyjnie prezentują się na swoim torze, który znają doskonale, bo tych kółek już troszeczkę najeździli gorzej, to bywa z wyjazdami. Aczkolwiek ja sądzę, że Kacper jest na tyle już ukształtowanym i dobrym zawodnikiem, że sądzę, że już wkrótce
wróci na te odpowiednie tory, może niekoniecznie tory tego złotego pociągu, który teraz jest tematem numer jeden w Polsce, ale na te tory z polskiego Speedwaya. Oj, jeśli potwierdzi się, co tam może być w tym pociągu, to myślę, że niezły budżet kilka klubów mogłoby mieć. No, ale to... O ile nie cała liga, tak? To byśmy wtedy mogli zrobić jedną wielką ekstraligę. Zobaczymy, co to będzie, jak go wreszcie wykopią, jeśli go w ogóle wykopią, jeśli to wszystko okaże się prawdą. Tak. No, ale to nic, tak pośmialiśmy się troszeczkę, pospekulowali, a teraz wyścig 15. Kask czerwony Kacper Woryna, kask niebieski Patryk Rolnicki, kask biały Marcin Nowak i kask żółty Artur Czaja, który tradycyjnie już podjechał pod taśmę jako ostatni. Kacper Woryna wie, jaka jest stawka i jeszcze ma szansę na zdobycie trofeum, no ale nie może sobie pozwolić już na żadne straty w kontekście świetnej dyspozycji Maxa Drabik. Woryna, kask czerwony, Rolnicki, niebieski, Nowak w białym i w żółtym Czaja i mamy zerwanie taśmy. Moim zdaniem zawodnik w kasku niebieskim ewidentnie. Patryk Rolnicki, zaraz przekonamy się. Czekamy na decyzję arbitra pana Piotra Nowaka. Arbiter rozmawia teraz przez telefon z kierownikiem startu i przekazuje mu swoją decyzję. Pojedzie rezerwowy Krystian Pieszczek, tak jak stanowi regulamin. Tak, w kasku niebieskim wykluczony Patryk Rolnicki. Bardzo dobrze wystartował w wyścigu poprzednim, więc może chciał bardzo ten start powtórzyć, no nie wyszło. No i teraz Krystian Pieszczek. Też szkoda, że Krystian jest tylko rezerwowym, prawda, bo również przecież to jest czołowy polski junior. Bardzo dobre występy ostatnio, przynajmniej w niektórych meczach Speedway Ekstraligi. Szczególnie furorę zrobił w Toruniu, tak, w tym pamiętnym meczu, gdzie... No, w Tarnowie tak. Pojechał też Krystian bardzo ładnie, trzymał wynik z nieszczęsnym Dersi Wardem drużynie Falubazu przez dłuższy czas. No ale cóż, no słabiej pojechał w półfinale srebrnego kasku w Bydgoszczy, no więc był tylko rezerwowym. No i za moment zaznaczy swój udział w dzisiejszych zawodach, występując zamiast Patryka Rolnickiego. No i ciekaw jestem, Darku, bo to różnie bywa, prawda? Ci zawodnicy z rezerwy, którzy wchodzą tak na jeden, dwa biegi, no mówią, przede wszystkim często narzekają, tak? Że oni nie są wpasowani w tor, nie są wjeżdżeni, nagle to na nich spada, nie są czasem przygotowani do startu odpowiednio psychicznie, ale z drugiej strony może być tak, że taki zawodnik może... Podejść całkowicie na luzie do takiego biegu. Pomieszać szyki faworytom. Tak. Popatrz, tutaj startuje Kacper Woryna, który musi wygrać, tak? Krystiana Pieszczka w normalnej dyspozycji stać, aby pokonać na przykład jednego z faworytów, bez prawda? Bez żadnego problemu, tak? A to wiadomo, no... Krystian też teraz doskonale zdaje sprawę, tak? Skoro jest 14 biegów za nami, no to już oszałamiającego wyniku jakby tutaj w sensie klasyfikacji nie zrobi. On tylko i wyłącznie może i faktycznie może być też tak, że Kacper Woryna, który potrzebuje punktów, straci je właśnie z Krystianem, tak? Dla którego będzie to pierwszy wyścig. Tak, no myślę, że Kacper wcale nie jest zadowolony z takiego układu, że Patryka Rolnickiego zastępuje w tym biegu Krystian Pieszczek, no bo co to kryć, jest Krystian zawodnikiem na razie dużo lepszym od młodego tarnowianina, dużo bardziej doświadczonym, bo przecież już jeździ. Dużo jeździ, zgadza się. Kilka lat na torach, już sporo sukcesów odniósł, no i na pewno zasłużenie jest uznawany za jednego z najlepszych polskich juniorów. Zresztą nie tak dawno, przypomnijmy, trener Marek Cieślak powołał go na mecz z cyklu Polish Speedway Battle do Gdańska, gdzie startował po raz pierwszy w seniorskiej reprezentacji Polski ten zawodnik. No tak, więc... a ja doskonale pamiętam Krystiana z ubiegłego roku, gdzie wspólnie z Rafałem Dobrockim byliśmy w Herxheim niemieckim. Tam był finał drużynowych mistrzostw Europy juniorów i właśnie Krystian również był tam razem z nami. Jakby nie patrząc, to był czołową postacią tego turnieju. Tak, drodzy Państwo, więc powtarzamy wyścig 15 w następującej obsadzie. Kask czerwony Kacper Woryna, w kasku niebieskim w miejsce Patryka Rolnickiego Krystian Pieszczek, w kasku białym Marcin Nowak i w kasku żółtym Artur Czaja. No i ciekawe, czy ten udział Krystiana Pieszczka w tym wyścigu będzie takim języczkiem uwagi, czy też zawodnik Falubazu nie będzie po prostu przeszkadzał swoim kolegom w zdobywaniu kolejnych punktów. No i wystartował bardzo dobrze, ale to był start nierówny.
Oczywiście. I kto narozrabiał? No Krystian narozrabiał. Krystian narozrabiał, tak mi się wydaje. I czekamy na decyzję. Start był ewidentnie nierówny. Miga niebieska lampka. Widzimy, że miga niebieska lampka, ale to no może sobie tak miga, bo na razie nie mamy żadnej decyzji, że jest wykluczony Krystian Pieszczek. Zresztą taśmy nie dotknął, ja przynajmniej nie widziałem, aby zawodnik falubazu dotknął taśmę, więc pewnie w czwórkę wystartują raz jeszcze. Ale Darku, nie wiem, czy myśmy chyba na ten temat już mówili kiedyś, ja nie chcę się absolutnie powtarzać, ale powiem ci szczerze, że coś z tym trzeba zrobić, z tym startowym ceremoniałem, bo właściwie w tej chwili już nie ma zawodów, żeby nie było takich biegów, które trzeba powtarzać, bo jest nierówny start i tak dalej i to zawody się przeciągają, zawodnicy się denerwują, kibice też, sprzęt się zużywa, prawda? Czyli być może trzeba było wrócić do tego, co było kilkadziesiąt lat temu. Nie wiem, czy akurat to było najlepsze rozwiązanie, ale sądzę, że lepszego może nie ma, czas, żeby się zastanowić po prostu nad tym, prawda? Tak, ale to oczywiście tak było pół żartem, pół serio, to co powiedziałem o tym kilkadziesiąt lat temu, gdzie jakby nie było przepisu o wykluczaniu, tak, za taśmę. No, można było dotykać taśmy, tak, można było startować z ruchu, bo zawodnicy najeżdżali na taśmę, cofali się, to były takie szachy wtedy. A tak naprawdę na przy takich startach to tylko i wyłącznie wszystko zależy od sędziego, który jak to zinterpretuje. Ja cały czas powtarzam, bo odnośnie tutaj Rafała Okonieckiego, bo on jest jakby najlepszym takim przykładem, bo to dla mnie to jest zawodnik, który był najczęściej karany, tak, bo opanował gdzieś tam ten instynkt tego swojego refleksu. Chyba w genach potacie. Tak, potacie. Tak, i pamiętam, że no niejednokrotnie było tak, że idealnie, Rafał się idealnie wstrzelał po prostu w taśmę, a te biegi były przerywane. No, ciężko złoty środek znaleźć, tak? No nie, mamy taki regulamin, a nie inny, no i trzeba to po prostu wszystko uszanować. I tak jak wspomniałem, dla mnie to tylko i wyłącznie wszystko zależy od sędziego, jak on to zinterpretuje po prostu. No więc może tutaj też leży w pewnym sensie pies pogrzebany i trzeba by się zastanowić właśnie nad tym, jak takie sytuacje interpretować i znaleźć ten złoty środek dla dobra żużla przede wszystkim, prawda? Tak. No więc wracamy do 15 biegu, tego feramlego ze względu na kłopoty ze startem, no może to trzech razy sztuka wreszcie. No i tak, Kacper Woryna jest pierwszy, ale Pieszczek wcale nie będzie się bawił na torze, tylko mknie do przodu, chcąc pokrzyżować szyki. No ale jest w tej chwili na miejscu trzecim, walczy Krystian, no ale proszę, na miejscu pierwszym Artur Czaja. No więc Czaja daleko z przodu, Kacper Woryna jest drugi, ale proszę, Pieszczek go bardzo mocno naciska. Woryna czy Pieszczek? Atakuje Pieszczek po wewnętrznej, ależ tam zakotłowało się. Jeszcze wrócę do tego pierwszego łuku. Skorzystał na tym zawodnik rzeszowskiej stali, a teraz wyprzedził Pieszczka, przynajmniej na moment, jeszcze jadący w kasku białym Marcin Nowak, ale zawodnik falubazu odbił to trzecie miejsce, więc nie ma zabawy, nie ma taryfy ulgowej, jedzie Krystian Pieszczek tak jak najlepiej potrafi i to należy docenić. Jeszcze jedno okrążenie tego naprawdę bardzo ciekawego biegu. Artur Czaja jest pierwszy, Kacper Woryna, no widzi, że zwycięzca w turnieju, wymyka mu się z rąk, no ale cóż może zrobić, kiedy rywal z Rzeszowa jest po prostu szybszy, jest po prostu lepszy w tym biegu. Pieszczek na miejscu trzecim, a na miejscu czwartym Nowak, który też walczy ładnie. W ogóle był to naprawdę, drodzy Państwo, kolejny bardzo ładny bieg pilskiego finału. Zwycięża Artur Czaja, 3 punkty dopisujemy mu do jego dorobku. Miał 4, a więc teraz będzie miał 7. Pierwsze indywidualne zwycięstwo zawodnika z Rzeszowa w dzisiejszych zawodach. 2 punkty Kacper Woryna, czyli będzie miał razem 10. 1 punkt dla Krystiana Pieszczka, bez punktu Marcin Nowak, który po 4 seriach startów ma w dorobku 3 punkty. No tak jak wspomniałeś, Robert, no bieg naprawdę interesujący. Świetnym tutaj takim manewrem popisał się w pierwszym łuku Krystian Pieszczek, który próbował gdzieś tam przyciąć i wyprzedzić zawodników. No niemniej jednak Artur Czaja gdzieś tam wszystkich przechytrzył i z tego już niejednokrotnie wspominanego 4. pola pognał do samej mety. Ale już tutaj widzę, zawodnicy są na torze i przed nami wyścig 16. Bieg 16, w którym zobaczymy lidera. A to jest właśnie lider Maksym Drabik. 9 punktów, 3 zwycięstwa. Teraz pojedzie z pola startowego A.
kasku czerwonym, oczywiście w kasku niebieskim Oskar Bober, Motor Lublin, w kasku białym Bartosz Smektała, Unia Leszno i w kasku żółtym Ernest Koza, Unia Tarnów, który po pierwszym fatalnym starcie, gdzie przegrał również między innymi z Arkadiuszem Pawlakiem, nie zdobył żadnego punktu, później był drugi, a ostatni swój bieg wygrał. No więc Drabik... Jak diametralnie różne były te jego trzy wyścigi, no dokładnie. Drabik, Smektała, Bober i Koza. No ciekawe, ciężka przeprawa też Maxa Drabika, jako Ernest pojedzie na 100% swoich możliwości. Bartosz Smektała, gdyby tak wygrał start, to troszeczkę przyblakował Maksyma. Oczywiście, to, drodzy Państwo, nie tak, że ja źle życzę zawodnikowi z Wrocławia, bo życzę mu jak najlepiej, ale po prostu rozważamy różne sytuacje, no bo jeżeli Maksym wygra ten wyścig, to już naprawdę jedną nogą będzie na najwyższym stopniu podium dzisiejszego finału srebrnego kasku. No zobaczymy! Drabik, kask czerwony, Smektała, kask niebieski, no jeszcze czy w to wszystko wmiesza się Ernest Koza, no na razie nie. Na razie prowadzi Drabik, szarżu, jednak Smektała przy bandzie, czy wjedzie na pierwsze miejsce zawodniku, nie Leszno, tak, chyba będzie pierwszy, chociaż kontra Drabika po wewnętrznej, szeroko jedzie Leszczynianin, Smektała czy Drabik, ależ ma świetnie przygotowany sprzęt Maksym Drabik, a z tyłu Ernest Koza męczy się niemiłosiernie z zawodnikiem z Lublina, Oskarem Boberem i przegrywa na razie wyraźnie, a tu proszę, jednak można pokonać dzisiaj Maksyma Drabika, można przed nim prowadzić i to coraz wyraźniej. Bartosz Smektała potwierdza swoje również bardzo duże możliwości. Przecież tak naprawdę to taki jego pierwszy bardzo poważny sezon. Był na zgrupowaniu kadry narodowej. Zaprosił go trener Marek Cieślak, aby tak psychicznie troszkę tego chłopaka wzmocnić. Powiedział, jestem zaskoczony, jestem szczęśliwy, że mogę być i to dla mnie jest no, pewien bodziec do dalszej pracy. Drabik czy Smektała? Smektała, Drabik na miejscu trzecim, Oskar Bober i na miejscu czwartym największy kameleon dzisiejszych zawodów, Ernest Koza, 0 punktów. Maksym Drabik znalazł więc pogromcę, pierwszego w dzisiejszych zawodach. No popatrzmy, drodzy Państwo, z pokoju teraz na powtórkę, jak przebiegała ta rywalizacja. No i ta piękna walka od startu do mety pomiędzy Smektałą a Drabikiem, zakończona zwycięstwem tego pierwszego. Drodzy Państwo, cztery serie startów za nami i jak wygląda sytuacja poszczególnych zawodników. Oskar Pfeiffer ma 9 punktów, Aleks Gardziński i Patryk Rolnicki po jednym punkcie, Bartosz Smektała 8, Artur Czaja 7, Oskar Bober i Adrian Gała po 5, 9 punktów na koncie Huberta Łęgowika, 11 ma lider Maksym Drabik, 3 punkty mają Marcin Nowak i Mateusz Borowicz, 9 punktów Adrian Cyfer, 2 punkty Arkadiusz Pawlak, 7 punktów Dominik Kosakowski, 5 punktów Ernest Koza, 10 punktów Kacper Woryna i rezerwowy Krystian Pieszczek wystartował raz i ma w dorobku 1 punkt. A my przenosimy się do Parku Maszyn. Kolejnym naszym gościem jest Artur Czaja. Tak jest, Artur Czaja. Przed chwilą jeszcze ręcznik na jego karku, ponieważ temperatura, no nie oszukujmy się, jest dzisiaj bardzo wysoka. W końcu mamy lato, więc lato takie powinno być ciepłe i upalne. Ale to nie jest dobre dla Was, zawodników, bo w tych kewlarach macie bardzo gorąco. No i przede wszystkim dla Waszego sprzętu, więc musicie sobie radzić też z takimi rzeczami jak choćby pogoda. No dokładnie, jest bardzo ciężko wjeździć w taką pogodę. Jak widać po wszystkich, ręczniki, lody, jakieś dmuchawki. Nie za bardzo to daje, ale coś zawsze się wspomagamy. I tak jak powiedziałeś, właśnie motory też nie mają się za dobrze, bo na przykład w moim przypadku 3 razy powtórzony start to jest masakra. Artur, początek dla Ciebie był średnio udany, potem jeszcze jedna wpadka, 3 miejsce, bo w zasadzie 1 punkt dla Ciebie to można powiedzieć wpadka. Teraz już nieco lepiej. Jaki plan na ostatnią serię startów?
No dokładnie, początek bym powiedział, że masakra, bo w ogóle nie mogłem spasować się na start. Goniłem trochę po trasie, jeden wyścig był właśnie z Pfeifferem, ale nie udało mi się go wyprzedzić. Teraz znaleźliśmy coś, że wyskoczyłem ze startu i potem już uciekałem tylko po trasie i no teraz mam ostatnie biegi, chciałbym go wygrać. Jak byś ocenił generalnie Pilski Tor? Pierwszy raz dzisiaj tutaj startujesz, czy miałeś w przyszłości okazję jeździć na tym torze? Nie, już jeździłem dużo razy tutaj właśnie i przeważnie zawsze miałem problem z tym startem tutaj. Dzisiaj oceniam tor jako super, bardzo dobry, nie ma dziur. Przeważnie one są i to dosyć spore, a dzisiaj torek jest super do ścigania. Ostatni start przed tobą i co? Max, ale nie drabik, tylko start na maksa. No, dokładnie. Dziękuję bardzo. Tyle Artur Czaja. A my zapraszamy teraz na reklamę, po których oczywiście wrócimy z powrotem na zawody w Pile. Robert i Darek już na Państwa czekają. Krótki blok reklamowy. Sponsorem transmisji jest firma Agroland z Śmielina, specjalizująca się w sprzedaży kompletnej i innowacyjnej gamy nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Sponsorem transmisji jest firma King Group, producent i dystrybutor systemu GoNet CRM, oprogramowania, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. King Group. Sponsorem transmisji jest firma Granitek. Granitek to m.in. usługi budowlanym sprzętem ciężkim, wyburzenia, transport międzynarodowy. Granitek 100% profesjonalnie. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Drodzy Państwo, no i wracamy do Piły. Przed nami ostatnia seria startów, ostatnie cztery biegi. No chyba, że będziemy jeszcze świadkami biegów dodatkowych, co wcale nie jest wykluczone. Finał srebrnego kasku na razie prowadzi Maksym Drabik, ma 11 punktów na koncie. Drugi jest Kacper Woryna, punktów 10, a po 9 punktów mają Oskar Pfeiffer, Hubert Łęgowik oraz Adrian Cyfer. I jeszcze Bartosz Smyktała ma szansę na podium tak samo, a więc no, dużo ciekawego jeszcze na pilskim torze będzie się działo. No tak, i... a teraz akurat właśnie w tym biegu dwóch zawodników z dorobkiem 9 punktów, czyli w kasku czerwonym Oskar Pfeiffer i w kasku niebieskim Hubert Łęgowik. No, ten, który z nich wygra, no śmiało można powiedzieć, że podium ma zaklepane, tak więc no, mają akurat o co jechać. Chyba, że wygra na przykład Ernest Koza, który jest kompletnie dzisiaj nieprzewidywalny, tak. A pojedzie również w kasku białym i w kasku żółtym stawkę uzupełnia Marcin Nowak. Jeszcze taką informację otrzymaliśmy od sędziego Nowaka, że Mateusz Borowicz wycofał się z turnieju, więc nie pojedzie w ostatnim swoim biegu, w biegu 20. Motywował to kłopotami sprzętowymi. Zawodnik Ostrowi zakończy więc zawody z dorobkiem 3 punktów. A w wyścigu 17. Kask czerwony Pfeiffer, kask niebieski Łęgowik, kask biały Koza i kask żółty Nowak. To jest obsada tego biegu. Biegu bardzo ważnego dla Oskara Pfeiffera i Huberta Łęgowika, bo oni walczą o miejsce na podium. O tym już wspominał Darek. Jeszcze troszeczkę zawodnicy ociągają się, no ale już kończy się ten czas 2 minut. Trzeba, panowie, podjechać pod taśmę, aby nie zakończyło się to wszystko, ta cała zabawa, przygotowanie do startu wykluczeniem. Ale nie, już wszystko w porządku. No i kto? Pfeiffer czy Łęgowik, a może Koza? To wszystko się wmiesza. No właśnie. Kto prowadzi? Po pierwszym łuku Ernest Koza, nie w kasku czerwonym jednak. Ernest Koza, błąd popełnił jadący w kasku czerwonym Pfeiffer. No i prowadzi Tarnowianin. Jedzie za nim Hubert Łęgowik bardzo szybko, ale Ernest Koza jest jak na razie pierwszy. Atakuje też Pfeiffer Łęgowika, ależ tam było blisko. Na szczycie łuku zajęci sobą, a wszystko to za plecami Ernesta Kozy, który za nic ma te kalkulacje, te oczekiwania swoich rywali z toru. Ależ walka fantastyczna o drugie miejsce. Czy Łękowik jadący w kasku niebieskim, czy Pfeiffer? Łeb w łeb, ramię w ramię. Motocykl teraz troszeczkę chyba nie. Tak się wydawało, że Hubert Łękowik uciekł swojemu rywalowi, ale nie. Odzyskuje znowu drugie miejsce Łękowik. Kapitalny wyścig tymi nożycami z powrotem. Wyjechał na drugą pozycję. Ernest Koza bawi się na jednym kole. No proszę, jak pomieszał kompletnie szyki
swoim rywalom. Koza pierwszy na miejscu drugi Łękowik. Trzeci Pfeiffer. Darku, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Kapitalny bieg, chyba najlepszy w dzisiejszych zawodach, prawda? Walka Łękowika z Pfeifferem, czapki z głów, to są stadiony świata. Tak. Chyba nie przesadzam. Nie no, walka była ostra, ale jednocześnie była fair, tak? I to było widać, że nie przyciskali się aż tak ci zawodnicy do bandy. Nie, bardzo jechali fair. Tak, tak, zostawiali sobie miejsce i to naprawdę cieszy, tak? Że no, młodzi zawodnicy doskonale rozumieją, czym ryzykują wyjeżdżając na to. Wielkie brawa, naprawdę wielkie brawa dla tych zawodników. No i brawa dla Ernesta Kozy. Nie kalkulował, on już jechał o nic, jak to mówił o czapkę gruszek, prawda? Tak. Nie ma szans Ernest na podium, zaprzepaścił dwoma kompletnie nieudanymi startami. I to, co ciekawe, przywiózł zera w takiej stawce zawodników teoretycznie słabszych, prawda? A tutaj potrafił się wspiąć, no tak jak mówiłem, kameleon tak dzisiejszego turnieju. Tak, można powiedzieć, że pokonał jednych z najlepszych zawodników w turnieju. Tak, będzie miał 8 punktów Ernest Koza, Marcin Nowak zostaje przy 3, Oskar Pfeiffer ma 10, sprawdź Darku, bo nie tak, chciałbym wprowadzać tutaj w błąd państwa, 10 punktów, a Hubert Łękowik 11, no więc to z takiego obrotu sprawy na pewno najbardziej zadowolony jest kto? Maksym Drabik, Kacper Woryna, Adrian Cyfer, prawda, bo dla nich to, że tutaj tak. Nie wygrał Oskar Pfeiffer, nie wygrał Hubert Łękowik, to dla nich jest to dobry wynik akurat. No ale teraz muszą jeszcze sami swoje biegi wygrać, prawda? Tak, tak, a tym bardziej patrząc tutaj na układ biegów, to można powiedzieć, że jeszcze wszystko się może zdarzyć. Będziemy mieli zmianę. Wycofał się również Aleks Zgardziński z dzisiejszych zawodów. I zamiast niego w kasku niebieskim wyścigu 18 pojedzie rezerwa druga, czyli Arkadiusz Madej. Tak, rezerwowy z półfinału w Krośnie, w którym zajął 9 miejsce. No i dzięki temu możemy powiedzieć, że będziemy widzieć wszystkich 18 zawodników, którzy dzisiaj zostali zgłoszeni do zawodów. A jeszcze jeden bieg będzie miał Krystian Pieszczek, co najmniej jeszcze jeden bieg Krystian Pieszczek, bo wystartuje któryś z tych zawodników rezerwowych za Mateusza Borowicza, tak? Tak, no to, 20. Tak, tak, tak. No i teraz, drodzy Państwo, teraz to dopiero będzie bieg, bo w kasku czerwonym jedzie Maksym Drabik, 11 punktów, a w kasku żółtym kto? Kacper Woryna. Kacper Woryna, 10 punktów, a więc można powiedzieć śmiało, że to jest kluczowy bieg dla tegorocznej rywalizacji o srebrny kask. Przypomnę ci, zawodnicy spotkali się w Rawiczu w dodatkowym wyścigu o brązowy kask. Tam lepszy był Maksym Drabik i on go zdobył. A jak będzie teraz? No zobaczymy. W kasku czerwonym Drabik, w kasku niebieskim rezerwowy Arkadiusz Madej z Unitarnów, w kasku białym Adrian Gała i w kasku żółtym Kacper Woryna. Szczególną uwagę poświęcamy zawodnikowi w kasku czerwonym, Drabik i żółtym Woryna. Jeżeli wygra Drabik, to zostanie zdobywcą srebrnego kasku. Jeżeli wygra Woryna, no to będzie miał punktów 13, jeśli Drabik będzie drugi, również 13, no i będziemy mieli powtórkę z rozrywki, czyli z Rawicza. No ale zobaczymy, wszystko się wyjaśni za około minutę. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko od taśmy startowej stoi Maksym Drabik. Drabik czy Woryna? Drabik jest pierwszy, ale Woryna bardzo szeroko atakuje. Wynosi się Drabik, chyba błąd. Tak, Woryna jest przed nim, ale nie tylko on, bo również przed nim Adrian Gała. Gała, no i proszę, jak przeszkadza swojemu klubowemu koledze. Absolutnie nie kalkuluje. Adrian absolutnie tutaj nie ma żadnych koleżeńskich ukłonów. Musi Maksym wydrzeć to ewentualnie drugie miejsce, bo jeśli będzie trzeci, to nie zdobędzie srebrnego kasku. Napędza się, ale teraz otrzyma mało szprycę spod koła Adriana Gały. A to wszystko jest woda na młyn dla Kacpra Woryny. Prowadzi Kacper Woryna. Jeśli wygra ten bieg, będzie miał 13 punktów. Jeżeli Drabik przyjedzie trzeci, będzie miał punktów 12. I to oczywiście oznaczać będzie, że Kacper Woryna będzie pierwszy. No, ale jeszcze będziemy mieli Adriana Cyfera. Ale on już nie będzie mógł wyprzedzić Woryny. Jeszcze jeden atak Drabika. No proszę, coś nieprawdopodobnego. Drugi jest jednak Drabik. No i będziemy mieli bieg dodatkowy. Nieprawdopodobny rozwój sytuacji, ale wielkie brawa i dla Kacpra Woryny. I dla Kacpra Woryny. I dla
Maxa Drabika i myślę do Adriana Gały też za sportową postawę, prawda? Bo często się mówi, że koledzy klubowi sobie pomagają, oddają punkty. A tu na pewno nie było o tym mowy. Absolutnie tutaj nie było o tym mowy. Wręcz tam na drugim łuku zwróciłem uwagę, że Adrian tak docisnął do krawężnika i no wręcz zablokował Maxowi Drabikowi szansę na udany atak w tej części wyścigu. Kolejny piękny bieg. Powiedz, mieliśmy nosa przyjeżdżając do Piły i tak spekulując, że to będą naprawdę ciekawe zawody. Kacper Woryna 3 punkty, więc ma punktów 13. Maksym ma 2 punkty i również punktów 13. I co działo się z tyłu? Arkadiusz Madej 0, on wyścigu nie ukończył, jeśli dobrze pamiętam. I Adrian Gała 1 punkt, ale brawo naprawdę za bardzo dobrą walkę. Sądzę, że tutaj kibice z Rybnika bardzo się ucieszyli, tak? Bo to można powiedzieć, że Śląsk był górą. I będziemy tak, i będziemy mieli wielki rewanż, bieg dodatkowy o srebrny kask, więc dokładnie to samo, co było w Rawiczu, dokładnie z udziałem tych samych zawodników, ale wcześniej wyścigi 19 i 20. W 19 Patryk Rolnicki, kask czerwony, Adrian Cyfer, kask niebieski, w kasku białym Arkadiusz Pawlak i w kasku żółtym Oskar Bober. To skład tego biegu. Tak, to właśnie akurat tak jeszcze patrzę tutaj w rozpiska tego programu, no to jeszcze dwóch, trzech zawodników ma szansę na Adrian, podium. Nie, na, tak, Adrian Cyfer jak wygra, to będzie na trzecim miejscu podium, tak, bo będzie miał 12 punktów. Tak, tak. I tutaj nie trzeba będzie rozgrywać wyścigu dodatkowego, bo będzie już poza zasięgiem wszystkich swoich rywali. Oczywiście z wyjątkiem Drabika i Woryny, którzy będą mieli więcej punktów. No ale zobaczymy. Bardzo ważny bieg dla Adriana Cyfera. On oczywiście o tym wie. Kolejny raz Patryk Rolnicki ładnie wystartował, no ale oczywiście Cyfer już będzie z przodu. Cyfer drugi, jedzie Rolnicki. No i potem kaski żółte i biały, a więc Oskar Bober i Arkadiusz Pawlak. A Adrian Cyfer mknie po zwycięstwo, które da mu trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach. Atakuje tymczasem zawodnik w kasku żółtym, Oskar Bober Patryka Rolnickiego. Broni się Tarnowianin, no i jak na razie broni się udanie. To jest połowa dystansu. Wszystko za plecami zawodnika z Gorzowa, który jedzie daleko, daleko z przodu. No i teraz ciekawa rywalizacja o 2 punkty, o drugie miejsce. Czy wykorzysta zawodnik z Lubina swoje jednak większe doświadczenie niż ma Patryk Rolnicki? Wyprzedzi go? Nie, nie wyprzedził. Jeszcze jeden łuk. No i może ten młody Tarnowianin będzie się cieszył z 2 punktów. Nie, jeszcze jeden atak Bobera, Bober czy Rolnicki? No jednak... Jednak doświadczenie większe zwyciężyło, ale brawo dla jednego i dla drugiego zawodnika. Bober 2 punkty. No i proszę, Darku, 7 punktów. Oskar Bober z drugoligowego motoru, niedoceniany przed zawodami, a naprawdę pojechał bardzo ładnie. Wielkie brawa. Punkt dla Patryka Rolnickiego, który z 2 punktami skończy dzisiejszy turniej. Pawlak bez punktów, również ma 2 punkty. I Adrian Cyfer 3 punkty, razem punktów 12, więc jeśli dobrze to wszystko policzyłem, Adrian Cyfer zajmie trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach i stanie oczywiście na podium. I został nam jeszcze jeden wyścig, pojadą w nim Bartosz Smyktała, Artur Czaja, Dominik Kosakowski i za Borowicza powinien pojechać Krystian Pieszczyk i już widzę wychowanka Gdańskiego Wybrzeża obecnie w barwach Falubazu Zielona Góra na torze. Też może być wyścig bardzo ciekawy, bo jeżeli popatrzymy na dorobek punktowy tych zawodników, to Bartek Smyktała ma 8 punktów, Artur Czaja 7, Dominik Kosakowski 7, no i nieobliczalny rezerwowy. Krystian Pieszczyk, który tak. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby wygrał na przykład ten wyścig, bo... No bo może to po prostu zrobić, prawda? Zgadza się. No ale to już taki wyścig na pożegnanie, na udowodnienie swojej klasy, bo żaden z tych zawodników nie ma już szans, aby stanąć na podium po tym zwycięzcy Adriana Cyfera w wyścigu 19. To już tylko o prestiż, tak? Czyli o zajęcie jak najlepszej pozycji tak. W klasyfikacji końcowej, tak więc... Tak, wiemy już, że trzecie miejsce zajmie Adrian Cyfer i wiemy już, że będziemy świadkami wyścigu dodatkowego
o zdobycie srebrnego kasku pomiędzy Kasprem Woryną i Maksem Drabikiem. Tak wygląda sytuacja. Kask czerwony Artur Czaja, kask niebieski Dominik Kosakowski, w kasku białym rezerwowy za Mateusza Borowicza Krystian Pieszczek i w kasku żółtym Bartosz Smektała. Szkoda trochę tego początku w wykonaniu zawodnika z Leszna, 2-0, bo później dwa wyścigi błyskotliwie wygrał. To. No ale tak to już bywa. Ma szansę na miejsce w ścisłej czołówce, no ale, ale medalu, pucharu i miejsca na podium już nie będzie. Może następnym razem. Zobaczymy. Na razie wyścig 20 dzisiejszego finału. Wszystko gotowe do startu. Możemy ruszać. No i kto z tego startu wystrzeli? Pieszczek nie, w kasku czerwonym. Szybszy Artur Czaja. Ależ pięknie tam się to wszystko tasuje na pierwszym łuku. Oj, nie było kolizji. Całe szczęście. No i proszę, Pieszczek z tego wszystkiego wyjechał najszybciej. W kasku niebieskim rozpędza się Kosakowski. Przyblokował go jednak Pieszczek. Trzeci jedzie Czaja. Przecież tak pięknie wystartował na miejscu czwartym Bartosz Smektała. Tak to wygląda na drugim okrążeniu. Upadek zawodnika w kasku białym Krystiana Pieszczka. Uścisk taki właściwie, ale wstał. Na szczęście ominęli go rywale, koledzy z toru. Teraz Krystian szybciutko z tego toru ucieka o własnych siłach. Tak, aby sędzia nie musiał przerywać wyścigu i pan Piotr Nowak tego nie czyni. A więc nie będzie punktów Krystiana Pieszczka w tym wyścigu. Prowadzi w takim razie Kosakowski. Jak wygra, będzie miał aż 10 punktów i można będzie mówić o naprawdę świetnym występie tego zawodnika. Na miejscu drugim Artur Czaja i na miejscu trzecim Bartosz Smektała. I tak to się wszystko kończy. Kosakowski 10 punktów, Smektała 9, Czaja 9. A więc taki jest dorobek tych zawodników. Zwróćmy uwagę, Darku, to już podkreślaliśmy, na dobrą postawę zawodników z klubów drugoligowych, tak? Kosakowski zdobył 10 punktów, Bober zdobył 7 punktów, no mniej tych punktów zdobył Arkadiusz Pawlak, ale, ale walczył tutaj ambitnie o, tak, o każdy punkt w każdym biegu i też należą mu się duże brawa. Tak, a szczególnie ładną postawę prezentował Dominik Kosakowski i sądzę, że tutaj kibice z Gdańska naprawdę mogą być zadowoleni. Widzimy, że Krystian Pieszczek już sam opuszcza po tym upadku. Tak, tak. Tor. Najważniejsze, że to jest wszystko ok. 20 biegów za nami, a przed nami najważniejszy bieg, który rozstrzygnie o tym, kto zwycięży dzisiejszy. To może teraz podsumujmy dorobek punktowy zawodników w tym turnieju zasadniczym. Oskar Pfeiffer zdobył 10 punktów, Aleks Gardziński 1, Patryk Rolnicki 2. Bartosz Smektała i Artur Czaja po 9. Darek, ty mnie oczywiście kontrolujesz. Oskar Bober 7. 6 punktów Adriana Gały. 11 Huberta Łęgowika. Maksym Drabik ma punktów 13. Mateusz Borowicz 3. Adrian Cyfer 12. Arkadiusz Pawlak 2. Dominik Kosakowski 10. Ernest Koza 8. I Kacper Woryna 13. I drodzy Państwo, przed biegiem tym dodatkowym porozmawiajmy z tym, który już wie, że stanie na podium, na którym stopniu, na trzecim, Adrian Cyfer. Tomku, pogratuluj od nas tego wyniku Adrianowi Cyferowi. Serdecznie gratulujemy. No, jakie są jego impresje po dzisiejszych zawodach? Dokładnie tak. Pierwsze co, Adrian, gratulacje, trzecie miejsce. Także jesteś na podium. Przed nami oczywiście wyścig dodatkowy pomiędzy Kacprem Woryną i Maksem Drabikiem o miejsce pierwsze. Wczoraj Gorzów, zupełnie inna atmosfera. Miałeś okazję zasmakować tych zawodów, można powiedzieć, troszkę od kuchni jako zawodnik oczywiście, bo byłeś rezerwowym, jeden start. To może zacznijmy od tych wczorajszych wydarzeń. Jakby się to wszystko ocenił? Na pewno nie jest to łatwe być rezerwowym w takich zawodach. Dokładnie tak. Zdarzyło mi się, że wyjechałem raz tylko, ale muszę powiedzieć, że znam ten smak już, bo w tamtym roku startowałem za Taja i jechałem 5 biegów, więc mniej więcej już wiem, co to jest i naprawdę tam jest ciężki kawał chleba, ale myślę, że w przyszłości, jak wszystko będzie dobrze, to będę walczył i starał się, żeby być tam
ale to jeszcze długa, długa droga przede mną. No i przede wszystkim gratulacje tej atmosfery, która była na stadionie, bo to na pewno robi wrażenie. Ty jako zawodnik, zdradź nam szczegóły, słychać tych kibiców pod kaskiem, tą wrzawę, bo jak wyjechałeś na tor, to te kibice oczywiście ogromnie cię przywitali. No dokładnie tak, pełen stadion to jest naprawdę jak sen. Ale tak jak mówiłem, naprawdę to jest ciężki kawał chleba, po prostu trzeba zjeść ten żużel, żeby tam się dostać i myślę, że ciężką pracą jak będę dalej tak szedł do przodu pomału, to myślę, że tam się kiedyś znajdę. A dzisiaj można powiedzieć, że w połowie jestem zadowolony, ale jestem zadowolony, że stoję na podium, więc te zawody są na plus. Chociaż przez trzy moje pierwsze starty naprawdę się męczyłem, bo potem zmieniłem motor i naprawdę już było dużo, dużo lepiej, więc myślę, że jakbym zaczął od tamtego motocykla, no to tych punktów bym na pewno nie pogubił i może bym był pierwszy, ale taki jest sport i następnym razem będzie lepiej. No to tak szczerze jeszcze na sam koniec, bo wyczuwam w twoim głosie, że czułeś, że mogłeś jednak mimo wszystko wygrać te zawody. Więc to tylko świadczy o tym, że celujesz oczywiście zawsze w zwycięstwo. Trzecie miejsce jest tylko i wyłącznie pocieszeniem, no ale to tylko cechuje wielkich mistrzów, aby dążyć właśnie do tego, żeby być zawsze pierwszym. No dokładnie tak. W tamtym roku znalazłem się właśnie w tych zawodach w krosie tuż za podium, bo byłem czwarty. W tym roku jestem stopień wyżej, więc myślę, że w przyszłym roku albo będę drugi, albo pierwszy, ale na pewno by się chciało wygrać. No i będę dążył do tego, bo nawet ten sezon można powiedzieć, że był w moim wykonaniu w kratkę, bo połowa sezonu była dobra, połowa sezonu była zła albo przeciętna. Więc po prostu będę walczył z całych sił, żeby następny rok, bo ostatni rok będę startował jako junior, więc z całych sił będę się starał, żeby ten ostatni sezon był naprawdę udany. Dziękujemy bardzo i oczywiście tego Ci życzymy. Tymczasem, proszę Państwa, zapinamy pasy, bo zaraz największe emocje przed nami. Po 20 wyścigach jeszcze jeden wyścig, który zadecyduje o tym, kto dzisiaj zwycięży. Kacper, Max, czekamy na Was. Powodzenia. Natomiast póki co troszeczkę tonujemy emocje reklamy, a po nich od razu wracamy do piły. Sponsorem transmisji jest firma Agroland z Śmielina, specjalizująca się w sprzedaży kompletnej i innowacyjnej gamy nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Sponsorem transmisji jest firma King Group, producent i dystrybutor systemu GoNet CRM, oprogramowania, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. King Group. Sponsorem transmisji jest firma Granitek. Granitek to m.in. usługi budowlanym sprzętem ciężkim, wyburzenia, transport międzynarodowy. Granitek 100% profesjonalnie. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Drodzy Państwo, dobiega końca nasza relacja powoli, którą przygotowaliśmy razem z naszym partnerem, firmą Agroland Śmielin. Za tą pomoc serdecznie dziękujemy. I dziękujemy również naszemu stałemu partnerowi medialnemu, tygodnikowi żużlowemu. No ale deser, wisienka na torcie? Nie, to właściwie najważniejsze wydarzenie dopiero przed nami. Wyścig dodatkowy, tak jak to było kilka tygodni temu w Rawiczu. Ci sami zawodnicy. Kacper Woryna, kask czerwony. Maksym Drabik, kask niebieski. Wtedy w Rawiczu, w wyścigu dodatkowym, stawką było zdobycie brązowego kasku. Wygrał Maksym Drabik. Jak będzie teraz w Pile? Czy tym razem Kacper Woryna okaże się lepszy, czy ponownie Maksym Drabik pokona swojego kolegę? Dariusz Cieślak, który jest przedstawicielem Głównej Komisji Sportu Żużlowego na dzisiejsze zawody, poszedł już w kierunku płyty. Za chwileczkę będzie wręczał puchary pierwszej trójce dzisiejszych zawodów. Powiedział mi, kto jest jego faworytem przed tym biegiem, ale ja to Państwu zdradzę dopiero po jego zakończeniu. Woryna, kask czerwony, Drabik, kask niebieski. Woryna,
będzie szybszy w pierwszym oku Worina. Woryna prowadzi, pojedzie teraz szerzej, bo tam Drabik szarżuje przy bandzie Woryna. Czy Drabik ucieka? Drabik jednak do przodu. Woryna po wewnętrznej, teraz Drabik bardzo szeroko wypuścił motocykl i jedzie pierwszy. Maksym Drabik teraz ma już sporą przewagę. A więc czyżby powtórka z tego, co działo się w Rawiczu? Wiele na to wskazuje. Nie! Defekt motocykla ma Maksym Drabik, ależ pech. No i na tym, drodzy Państwo, skończyły się emocje. Ależ pech zawodnika z Wrocławia. No trudno, tak czasem bywa. Bardzo zdenerwowany Maksym Drabik teraz zostawił motocykl na płycie boiska, a Kacper Woryna, jak kiedyś Jerzy Szczakiel w tym słynnym dodatkowym wyścigu z Ivanem Maugerem o Mistrzostwo Świata w 1973 roku, kiedy to przeciwnik się przewrócił, samotnie dojechał do mety, ciesząc się ze zwycięstwa, a Kacper Woryna teraz cieszy się z dużego sukcesu, jaki odniósł ze zdobycia srebrnego kasku. Dopisało mu troszeczkę szczęście w tym finałowym wyścigu, niewątpliwie, ale przecież poprzednimi biegami zasłużył sobie na to, aby stanąć do tego biegu i na pewno zwycięstwo zawodnika z Rybnika nie było przypadkowe. Zdenerwowany Maksym Drabik, no to jest właśnie żużel. Taki bywa żużel. No a myślę, że gdzieś tam w niebiosach Antoni Woryna ma teraz wielkie powody do satysfakcji i wielkie powody do radości, że jego wnuk odniósł taki piękny sukces tutaj dziś na torze w Pile. Kacper Woryna, zdobywcą srebrnego kasku na rok 2015. Maksym Drabik na miejscu drugim, Adrian Cyfer na miejscu trzecim. A teraz już Państwu mogę zdradzić, bo obiecałem, że faworytem Dariusza Cieślaka był Maksym Drabik w tym finałowym wyścigu. No i może tak by się stało, gdyby nie pech w postaci defektu. A na Państwa ekranach cały czas cieszący się ze swojego triumfu Kacper Woryna, który nie ma ochoty zjechać jeszcze do parku maszyn, teraz dopiero. I wcale mu się nie dziwię, bo chciał jeszcze troszeczkę, przez kilka chwil pocelebrować swoją radość. A za chwileczkę najlepszą trójkę dzisiejszego turnieju w Pile, myślę, bardzo ciekawego, pełnego emocjonujących wyścigów, zobaczymy na podium. Kacper Woryna jest razem ze mną, zwycięzca srebrnego kasku 2015. Kacper, szczęście, ale szczęście sprzyja lepszym. Znowu trafiłem to nieszczęsne pole, tym razem chyba myślę, że Max się nie obrazi za to, że wezmę większy ząb do domu. No, po prostu tak się to potoczyło, a nie inaczej, z góry to było przesądzone. Szkoda, że z tego startu mi nie wyszło, ale już potem było lepiej. Pozdrawiam rekinów. Dziękuję. No i po prostu szczęście się do mnie uśmiechnęło, szkoda, że w taki, a nie inny sposób. No ale już raz dzisiaj Maxa pokonałem, więc no, bywa. No bywa, no ale to jest twój, można powiedzieć, do tej pory największy sukces w karierze, bo co by nie mówić, jeszcze gratulacje od trenera Radzikowskiego, co by nie mówić, pomimo tego, że nie było Bartka z Marzlika, Piotra Pawlickiego, nie ma co gdybać. To jesteście najsilniejszymi juniorami w Polsce, to praktycznie niczym się nie różni od młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. No i udowodniłeś dzisiaj to, że jesteś w polskiej czołówce. No wiadomo, trochę miałem podczas zawodów też szczęście z polami. W jednym biegu nie wyszedł mi start. No ale cóż mogę powiedzieć, no nie wiem, co mogę powiedzieć. Szczęście się do mnie na końcu uśmiechnęło i trzeba walczyć do końca. Nie ma końca walki, dopóki nie jest ona skończona. Kacper, piękne słowa, no i piękna walka z Maksem Drabikiem. Obyście się tak ścigali i mieli tych dodatkowych biegów co niemiara w innych różnych kategoriach, bo nie tylko juniorskich, chociaż jeszcze przed Wami wiele lat w kategorii juniora, ale seniorskich także. Piękne wyścigi, piękne słowa, dziękujemy bardzo. No i teraz co? Radość? Jaka feta? Jak największa, no pierwszy mi taki tytuł. Będziemy świętować, myślę, ostro, z umiarem, teraz jeszcze trzeba się skupić na ligę, na lidze i jedziemy do domu ze złotem w srebrnym kasku. Złoto w srebrnym kasku, tyle zwycięzca srebrnego kasku 2015, Kacper Woryna. Jeszcze chciałem pozdrowić moją ukochaną dziewczynę, mamę,
siostrę, babcię, drugą babcię, wszystkich moich krewnych, wszystkich sponsorów, dzięki którym było możliwy mój występ, wszystkim, którzy mi pomagają i duchowo, i finansowo, i po prostu wszystkim, o których zapomniałem, też dziękuję z całego serca. I cóż mogę powiedzieć jeszcze, jestem bardzo wdzięczny wszystkim za to wsparcie i to wszystko jest dla was, no, to jest złoto i myślę, że jeszcze jest jedna osoba, której warto, za którą warto trzymać kciuki. No, dla Dersiego Warda ostatnio się to jeździ i myślę, że ten mój pierwszy taki tytuł polski też warto zadedykować jemu. Jasne, Kacper ucieka już na dekoracje i feta. Tyle z parkingu, jak sam powiedział Kacper, czas na radość. Wracamy jeszcze raz do Roberta, dekoracja. Drodzy Państwo, no i dekoracja. Czas na dekorację trzech najlepszych zawodników dzisiejszych zawodów. Na trzecim miejscu podium już ustawił się Adrian Cyfer, zawodnik Stali Gorzów. Drugi Maksym Drabik po tym niefortunnym wyścigu dodatkowym, w którym prowadząc miał defekt motocykla. No i na miejscu pierwszym Kacper Woryna, puchar zwycięzcy wręcz delegat Głównej Komisji Sportu Żużlowego Darek Cieślak. Dobre zawody, ciekawe, pełne emocjonujących wyścigów. To jest też przykład na to, że takie zawody warto pokazywać w telewizji, w internecie. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Dziękuję jeszcze raz naszym partnerom, firmie Agroland ze Śmielina, tygodnikowi żużlowemu, innym stałym sponsorom. Mecz, turniej komentowali Robert Noga i Dariusz Cieślak. W parku maszyn pracował dla Państwa Tomasz Krochamal, a całość zrealizowało studio Submar z Rybnika. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne nasze produkcje. Do zobaczenia, do usłyszenia. Max Drabik, Max, widzieliśmy Twój emocjonujący wyścig z Kacprem dodatkowy. Takie déjà vu lekkie z Rawicza, gdzie też ścigaliście się i to Ty byłeś górą. Tym razem, no pech, no nie oszukujmy się, niestety złośliwość rzeczy martwych. Taki sport, takie rzeczy są również wpisane właśnie w tą dyscyplinę sportu. Cały speedy, no trudno, trochę szkoda, ale teraz nie ma co się użalać. A co tam się stało dokładnie? Już wiecie, czy potrzebna jest głębsza analiza? Nie wiem, jechałem na prosty i motor się wyłączył, więc nie wiem, może coś z prądem. Nie mam pojęcia. No ale tak niestety bywa, natomiast znając Ciebie, znając też Twojego tatę, bo jesteście, no nie da się ukryć, bardzo podobni do siebie, to tylko Cię wzmocni i będziesz dalej walczył, głowa do góry, to jest niestety, ale chwilowe, czasem tak bywa, natomiast w kolejnych turniejach z pewnością z wysoko podniesioną głową. No pewnie już to wyrzuciłem z głowy, nie ma tego tematu, więc lecimy dalej teraz na kolejne zawody, jutro mamy w Czewie, więc idziemy pojeździć. No i liga też, bardzo ważne ściganie, Wy będziecie jeździli w Częstochowie, więc można powiedzieć, znasz ten tor już bardzo dobrze. Jak to tam wygląda? Będzie wielkie ściganie? Trenujemy, pasujemy się, sklejamy do tego toru, a jak wyjdzie, to zobaczymy w playoffach. Bez presji? Luzik do przodu. Tyle Max Drabi, jak sami Państwo słyszeli. Ta porażka zupełnie go nie przytłacza, wręcz przeciwnie, mobilizuje go do jeszcze większego wysiłku. Tyle na dzisiaj. Max Drabik, drugie miejsce w srebrnym kasku 2015. Sponsorem transmisji jest firma Agroland z Śmielina, specjalizująca się w sprzedaży kompletnej i innowacyjnej gamy nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Sponsorem transmisji jest firma King Group, producent i dystrybutor systemu GoNet CRM, oprogramowania, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. King Group. Sponsorem transmisji jest firma Granitek. Granitek to m.in. usługi budowlanym sprzętem ciężkim, wyburzenia, transport międzynarodowy. Granitek 100% profesjonalnie. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych.